Co możemy powiedzieć na temat obecnych idoli, takich najpopularniejszych top of the top z pokolenia Z, z najmłodszych osób. Miałam idolkę, na początku się do niej porównywałam, dobijała mnie myśl, że nigdy nie będę taka jak ona. Dopiero niedawno zrozumiałam, że takie porównywanie nie jest wcale dla mnie motywacją. Jeżeli oglądasz osoby, które jakiś konkretny lifestyle prezentują, będziesz tym nasiąkać. Albo oswajać się nawet z tym, a nie ze wszystkim powinniśmy o, być oswojeni jako ludzie. Jednak przeglądając na przykład TikToka, napotykam dużo dram. Wydaje mi się, że kiedyś. Było tego mniej. Jako ludzie jeden do jednego przekładamy to, co dzieje się w internecie. Później na życie nasze takie codzienne, tylko po prostu robimy to nieświadomie. To jest wyzwanie rodziców, żeby wychować dziecko tak, aby szukało wzorców, które są dobre, jak pomoc innym, jak bycie miłym dla siebie i innych. Kształtuje nas wszystko, co nas otacza. Dosłownie wszystko, a w szczególności osoby, którymi się otaczamy, również te, które są naszymi idolami, które obserwujemy, które gdzieś tam śledzimy w internecie, czy. Dalej niż w internecie, bo nawet w filmach, serialach, jakichś programach telewizyjnych, mnie na przykład bardzo mocno kształtuje kawa. Kawu. Co ja Ka chodzi. Kawusia. Co prawda nie jest ona osobą, chociaż dla mnie w mojej głowie, w mojej duszy figuruje jako taka persona bardzo mi bliska, taka bestis, mo można powiedzieć. I koniec żartu. Mm -hmm. A <laughs> to z tym że się śmiejemy. Ja, ja też chyba w całym skawa jest kawa. A Ale być złośliwe, taki od razu na początku. A od kawy to blisko jest do y, kowu? jaki kowu nie? Ten z mój brat Nieźwieć. Tak, to, to mój brat Nieźwieć był? No. Nie król wie, dobra. A, od... a nie tak, sorry! się. <ścoughs> w kowu byłby król no, czego? <ścoughs> dobrze, podpowiadacie. Tak. A, a od kowu jest bardzo blisko do uwu. A... Twoim bestie jest uwu. Oszukać! I zwieść, stale go zdradza, i skaza, i sierść. Ej, świetnie, pasuje ta piosenka do naszego dzisiejszego tematu, bo odbiegając już od tego cudownego napoju i Twoich kiepskich żartów, będziemy dzisiaj rozmawiać o idolach. Idolach z dzieciństwa, o autorytetach, o tym, czy to prawda, jak wiele osób uważa, że milenialsi i Gen z w większości nie mieli idolów, swoich takich superbohaterów z dzieciństwa. Idolów czy idoli? Idoli. Idolą. Nie mieli idolą w dzieciństwie. Był taki program w ogóle, Idol, nie? Yy, od Idola do, do Przedszkola. Od Przedszkola nie, do Idola. Idol, bo o, nie, Idol, po prostu się śpiewało. Za... A, fakt, pomyliłam. Fakt! Dary. Dary losu. losu. Tam taki śpiewał gościu. Wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka, oraz będziemy rozmawiać też o tym, co powiedziałam wcześniej, nieważne, jak się odmiera, odmienia słowo idol, oraz o tym, czy obecne pokolenie Alfa, czyli naj, najmłodsi z najmłodszych i chyba Zetka jeszcze za nami, czy ich idole są tacy jak nasi, których mieliśmy albo nie mieliśmy, już się zapętlamy w taką incepcję trochę, czy wręcz przeciwnie, czy nastąpiła degeneracja, degradacja, upadek autorytetów i koniec świata? Zapytałam Was o to oczywiście na Instagramie. Już dawno nie było takiego odcinka z pytaniami do Was. Tłumnie się oczywiście wypowiedzieliście. Jak to Polacy? Jestem z Was dumna, czuję więź taką narodową, że krew polska, gorąca, czerwona w nas buzuje. Jest jakiś temat, my się wypo wypo wypowiadamy. się. Więc może kamień zaczniemy w ogóle od tego, jakich Ty masz idolów? Jakich miałeś idolów? I -idoli. idoli. A możemy się mówić, że idoli, aby idolów miała? Nie możemy tak mówić, bo jak mówisz idolów, to, mam, idolą. Idolą, to ja mam przed oczami takiego idola, w sensie taką statuetkę bożka, idol. Rozumiesz? Czy to po angielsku jest? Bo w grach tak nie, jest. Nie, 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 tak. W Biblii nawet tak chyba pada ten zwrot, idol. No. Tak mi się wydaje. Taka statuetka boża, nie? Boska. Co coś mi teraz dzwoni. No. Jak, jak wiecie o, o co dzwoni, to piszcie. No, i właśnie przez to, że jest kilka tych definicji tak naprawdę idola, to od tego bym zaczął, bo, bo na przykład widzę, że używają ludzie tak, że ktoś jest moim idolem, bo na przykład, nie wiem, lubię słuchać jego piosenek. Wiesz, mm -hmm. że I co to, tak... to, to nie jest, bycie idolem. Nie, idolą? No, może być, no bo niech sobie każdy nazywa, co chce, tylko chodzi o to, żeby rozróżnić, nie? Lubię słuchać twoich piosenek, no ale tak naprawdę, no ma to taki wpływ na moje życie, bo mogę na przykład z twoimi piosenkami czuć się, że one są o mnie, no, ale te piosenki to jest twór jakiś tam artystyczny, nie? Więc pytanie, na ile faktycznie ten ktoś jest twoim idolem, bo tworzy jakieś piosenki, na przykład, nie? A można też mieć takiego idola bardziej na zasadzie mentora, można by nawet powiedzieć, nie? Że po prostu cała... Nie, dla mnie szczerze mówiąc, mentor to jest ktoś, kto ma z tobą personalną relację i dostajesz od niego feedback. A, że feedback trzeba mieć? No. Hmm. że to jest Mentoring to masz na przykład właśnie, nie wiem, w sporcie ktoś obejmuje nad tobą, no. No, ale możesz mieć też takiego idola, że wiesz, że naprawdę jesteś intu, yy, sprawdzasz, wiesz, życiory. I to bardziej autorytet. Po prostu taki autorytet, który cię inspiruje, motywuje, który podziwiasz i chcesz być jak on albo no. ona. I czy w to wszystko się nie zawiera w sobie idol? No właśnie. W sensie, no, no, no zawiera się, no teoretycznie tak. No. Że właśnie jak popatrzymy sobie na genezę słowa idol, to już, to już w ogóle się zawiera. No, bo odpowiadając na twoje pytanie, no to ja na przykład do wieku takiego, że sprzed kilku lat, czyli tak naprawdę całe dzieciństwo... Do wieku takiego sprzed kilku lat? <laughs> <laughs> jak dzieciństwo, to chyba, chyba już kilkunastu. No dzieciństwo i właśnie bieg na stronie, to ja idoli w ogóle nie miałem. Ani takich... Lekkich idoli, nazwijmy to, czyli właśnie, żebym się kimś tam interesował tak bardzo i miał plakaty. I a już tym bardziej takiego kogoś, żebym go podziwiał i żeby był dla mnie taką inspiracją, autorytetem i tak dalej. Nie? A teraz tak, te, właśnie o to chodzi, że teraz. Do tego co się jest teraz, to może przejdziemy zaraz, bo od razu mi się pytanie nasuwa, czy nie czułeś w takim razie takiej presji ze strony rówieśników, że powinieneś właśnie mieć jakiegoś idola, bo to jest część bycia nastolatkiem? Nie. Bo właśnie co ciekawe, ja obserwowałem. W ogóle pomysł na ten odcinek właśnie jest ode mnie, bo ja zwróciłem uwagę na to, że jest taka rozbieżność, bo w moim otoczeniu nigdy nie było idoli. I ja, tak mi się wydawało właśnie, że ludzie w naszym wieku, nasi rówieśnicy, że nie mieli idoli, że były jakieś takie czasy, kilka pokoleń, że po prostu ta idea idoli jakby tak wygasła, nie? Bo z jednej strony kiedyś ludzie mieli takich idoli, którzy byli bardzo daleko, tacy niedosięgnieni na przykład właśnie z tacy telewizji. Tacy bohaterowie jak w y mitologii greckiej na przykład. Tak, na przykład, nie? No właśnie jakieś postacie z telewizji albo jakieś takie postacie typu muzyk, Mhm. No wie że, że to nie było tak chłopsi, żeby na przykład mieć jego płytę, bo były mega ciężko dostępne, a być na, w ogóle na koncercie zobaczyć kogoś na żywo toż w ogóle, nie? Mhm. Głowa eksploduje, że komuś się udało więc że wtedy to było, a później jakoś tak e, wszystkie te rzeczy mhm. były bardziej popularne i że tak jakoś wydawało mi się, że ludzie nie mieli za bardzo idoli i później Właśnie teraz, że znowu jakby jest... Wraca na taka powiedzmy moda na to, żeby mieć właśnie idoli i jakby się inspirować jakimiś ludźmi, tylko trochę w innym... Inaczej to wygląda niż kiedyś. No i właśnie tutaj nam powstał duży rozdźwięk z tego względu, że ja mam całkowicie inne doświadczenia niż Kamil i powiedziałam mu, że no chyba tutaj nie do końca tak jest i to też było podstawą do tego, żeby zadać Wam pytanie, czy Wy jako dzieciaki, nastolatki, albo nawet już teraz jako osoby starsze macie, mieliście swoich idoli? I tutaj zapytaliśmy też o wiek, zaraz przejdziemy do tych odpowiedzi, ale u mnie na przykład w szkole, w moim otoczeniu, w wieku dziecięco-nastoletnim, bardziej nastoletnim, było tak, że właśnie wszyscy mieli jakiegoś idola. Chłopcy, oczywiście jakieś piłkarzy, jakichś sportowców, no raczej piłkarzy, bo koszykówka czy jakieś takie inne sporty nie były tak popularne wtedy, albo może po prostu w moim regionie. Więc każdy miał plakat swojego ulubionego piłkarza nad łóżkiem. Albo to był Cristiano Ronaldo. Ja pamiętam, jak mój brat miał mnóstwo plakatów różnych piłkarzy, i każdy chłopak miał swojego ulubionego. Dziewczyny natomiast, jakąś postać, na przykład z Disney Channel, w sensie niefikcyjną, tylko jakąś aktorkę, która grała w tych takich produkcjach typu, nie ma tak jak Hotel, Hala Montana i tak dalej, albo jakąś właśnie piosenkarkę, Selenę Gomez, chociażby, chociaż ona też akurat jest z gazu Disneya. Kto jeszcze? No, ja jesteś piosenkarze właśnie. O no ale właśnie, masz no. wrażenie, że to wszystko jest takie powierzchowne? Właśnie było powierzchowne, no bo wiesz, to jest na zasadzie taki, że jestem fanem piłki nożnej, bo jestem dzieciakiem, który lubi grać w piłkę nożną, lubi grać FIFA i tak dalej, więc mam powieszony pokój piłkarzami. No, ale, jakby... ale co z tego, że jest to powierzchowne? Tak samo powierzchowna jest, nie wiem, wszystko za nas otacza, możemy no, określić że takim, właśnie, takim mianem. I jaki to ma wpływ na Twoje życie? Bo to jest jakby takie moje finalne przemyślenie, że tak naprawdę Idole mogą mieć gigantyczne znaczenie, gigantyczny wpływ na tworzenie naszego życia. Oczywiście, że to tak. To, to można przełożyć na wszystkie inne rzeczy skala tego stopień tego jak bardzo się w coś zaangażujesz będzie tak samo bardzo wprost, propo wprost proporcjonalnie się kształtował jeżeli lubisz jakiś sport o tak sobie oglądać raz na jakiś czas to pewnie mocno ci to nie ukształtuje no może po prostu jakiś tam mini zwyczaj twój mini rytuał ale jeżeli ty wejdziesz w to mocniej będzie to twoja pasja zaczniesz się interesować bardziej życiem piłkarzy ich drogą do momentu, dro drogą do kariery, jaką osiągnęli w danym momencie i to już zacznie cię kształtować. Czym bardziej w to będziesz wchodził, tym bardziej będzie cię, na ciebie wpływało, będzie cię inspirowało, będzie ci dawało jakby wskazówki i tak dalej, i tak więc no, to jest kwestia tak jak ze wszystkim, wiesz, no, możesz mieć mm, idola takiego lekkiego krasza, możesz być totalnie jak to się mówi teraz zajebany w kimś. Naprawdę, Co? słyszałam ostatnio taki zwrot, byłam w ciężkim szoku. Dokładnie padł on w kontekście, ale jestem zajebany w niebie. Co to znaczy? Słyszysz, zakochany w niebie. To było, to miało być poetyckie. No więc jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie jakby w ogóle nie umniejsza tym idolom to, że było to takie nastoletnie... Zakraszowanie się w nich, czy to właśnie w sportowcach, czy w jakichś tam gwiazdach telewizyjnych, czy piosenkarzach, bo nie było, może to zabrzmi tak trochę dziadersko, ale nie było za naszych czasów, mam wrażenie, takiej możliwości. Różnych atrakcji, takiej mnogości różnych sposobów na spędzanie czasu, szczególnie w mniejszych miejscowościach takich jak moja, więc to była swego rodzaju atrakcja. Że Ty na przykład sobie kolekcjonowałeś jakieś naklejki z piłkarzami i miałeś swój kochany klub y, dla chłopaków, czy na przykład dziewczyny, nie wiem, jakieś plakaty, Hany, Montany, wszystkie jakie tylko można było mieć z każdej gazetki. Brawo, brawo girl, brawo y, coś tam i tak dalej, nie? więc to była swego rodzaju jakaś tam atrakcja, która. No, Mogła być tylko atrakcją, a mogła też przez sam fakt, przez samo zaangażowanie jakieś inne cechy w tobie wyprodukowywać, nie? Natomiast to, co zauważam już teraz, to to, że wszyscy ci idolowie, idolą, nie mogę z tego słowa, Idolę. byli pozytywni. Może tacy family friendly, wiesz o co chodzi, nie kojarzę, mhm. żeby ktokolwiek z mojego otoczenia, no może już później w gimnazjum raperzy. A, okay, pojawiali no. się raperzy i zainteresowanie raperami. No to to już były takie osoby, nie do końca family friendly, ale kurczę, nie kojarzę, żeby był ktoś taki, wiesz, jakiś mocno kontrowersyjny. Nie wiem, dochodziły jakieś tam plotki w brawo ze świata Hollywood, ze świata gwiazd, że tu ktoś się miał jakiś romans. Ale nie było taki, takiego natężenia dram, na pewno jak jest teraz, wśród takich osób, które się gdzieś tam obserwowało mm -hmm. i które były właśnie tymi idolami. No to ja bardziej właśnie widziałem to w taki sposób, że raczej tych idoli. Nie, jak ja w ogóle nie kojarzę, żeby ktokolwiek miał obwieszone plakaty kimś. Nie? W ogóle nie nie, 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 nie sam tego. No i też jakby w ogóle przyszło to do mojej głowy, bo bardzo lubię słuchać różne podcasty i czasami jak. Pada pytanie odnośnie idoli. To też w zdecydowanej większości rówieśnicy nasi odpowiadali właśnie, że nie mieli idoli, nie mają idoli. Ja miałam Więc... taki moment właśnie w swoim nastoletnim życiu, że wszystkie koleżanki, koledzy mieli jakiegoś takiego, taką ulubioną postać. Nawet niektórzy potrafili się kłócić o to, a ja nie miałam. I musiałam sobie znaleźć na siłę kogoś mm. <laughs> i sobie znalazłam a propos raperów. Yy, ale. To było na zasadzie takie, że ja sobie narzuciłam, bo podobała mi się ta konkretna muzyka, ta osoba, ale wiesz, po to, żeby wejść faktycznie, żeby tak sobie stworzyć, w ogóle, że to będzie mój idol, to zaczęłam na Wikipedii szukać szczegółów no właśnie. na ten temat. Tak wiecie, taki nienaturalny sposób, żeby tylko móc powiedzieć, że okej, okay, to jest mój idol, nie? Właśnie, no no, i, i podobnie właśnie z tą taką presją trochę społeczną, że tak naprawdę wszyscy w koło. Nie wiem, grają w piłkę nożną i zbierają piłka, piłkarzy, to, no to ja też to robię. Mhm. Wiesz, że to nie jest taki w pełni twój świadomy wybór, który płynie jakby tak z, z wewnątrz ciebie, bo na przykład właśnie ja teraz tak mam, wiesz, w takim już dorosłym wieku, ja tak mam, że autentycznie wiesz, jacyś ludzie mnie tak inspirują i tak dużo wynoszę z obserwowania ich, że no uważam, że kiedyś nawet nie byłbym percepcyjnie do tego po prostu zdolny. Mówisz nie? o mnie? Tak, chociażby. Jest to Gucci. Ale co, w Nie, wszystko. Mikusia jest cała Gucci. Maja, podaj dorbę. Nie, ale poważnie. Możesz nam podać przykład jakiejś takiej w takim razie jednej osoby, którą teraz, która teraz dotarła do ciebie w dorosłym życiu i którą uważasz, o której możesz powiedzieć, że to jest mój idol? Czy to jest takie płynne bardziej? Nie ma takiej jednej osoby. Um. B powiedziałbym, że w różnych po prostu dyscyplinach, na różnych, wiesz, płaszczyznach i właśnie w różnym, to co powiedziałeś, no to w, różnej, w różnej intensywności. Na przykład bardzo lubię, lubiłem słuchać e, rozmów z Tomaszem Smokowskim, to jest dziennikarz sportowy. I wiesz, jakby ja nie jestem jakiś bardzo mega sportowy, żeby, nie wiem, obserwować, nie wiem, nożną, coś w tym stylu, ale po prostu sposób... W jaki ten człowiek się wypowiada, co mówi, co sobą mhm. prezentuje, jak gdzieś tam poznałem jego historię i sytuacje, w jakich był, i jak w tych sytuacjach postąpił, sprawiały, że tak sprawi, pomyślałem, że kurde, prawdopodobnie 98% ludzi na jego miejscu postąpiło inaczej, a on mimo to postąpił tak i jest mhm. to takie. Wiesz, w pewien sposób można też powiedzieć, może szlachetne, i czy, czy coś w tym stylu. No i to powoduje, że że właśnie zacząłem myśleć w taki sposób, że okej, okay, no to to jest taka osoba, którą warto i fajnie jest obserwować i że jeżeli miałbym widzieć siebie w przyszłości, to na pewno z, z niego bym chciał, y no jest, ta jest takim autorytetem, taką osobą mm -hmm. właśnie, z której na pewno sporo mogę wyciągnąć dla siebie i że nie miałbym sobie nic do, za do zarzucenia, jeżeli byłbym kiedyś takiego jak on jest teraz, nie? Okej. Okay. W, w, czyli czyli sprawdza się 1 1, te, te założenia, o których powiedzieliśmy wcześniej. A jakbyś miał w, wyszczególnić taką jedną rzecz, jedną, jedyną, top u hmm. niego, która cię, cię inspiruje, która Ciebie inspiruje, Ciebie motywuje, czy to nie jest możliwe, bo to jest całokształt? kształt? No, pomijając taki, taki warsztat, powiedzmy na przykład dziennikarski, gdzie właśnie bardzo przyjemnie się go po prostu słucha, hmm. to. Mm, Taka umiejętność, przynajmniej z tego, co poznałem, takiego pogodzenia z wszystkimi. na zasadzie, Czyli stoicyzm. No, stoicyzm jest takie, że niezależnie z kim rozmawia i jak różne może mieć poglądy, albo różne osoby mogą mieć poglądy, które razem rozmawiają, to zachowuje mimo to bardzo dużą kulturę, bardzo duży szacunek. Mm -hmm. I równocześnie przy tym nie jest nudne, bo to, o to nie jest trudno, trud, nie jest trudno, żeby być neutralnym i równocześnie przy tym stracić całą barwę, nie? No to, to nie jest trudne. Ale zostać sobą i równocześnie być neutralnym i jakby miłym dla wszystkich, no to to jest coś fajnego. No i to jest też, jakby myślę, że do mnie to trafiło, bo ja też jakby zawsze starałem się w życiu jakby też to robić, a mimo to bardzo często mi to nie wychodziło, nie? Jest, 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 Chciałbym być miły, ale... Ale pi, tak mnie coś ingeruje, że nie jestem w stanie tego akceptować, nie? Na, na takiej zasadzie. No więc na pewno to, no ogólnie on jest, wiesz, poza tym, że jest dziennikarzem sportowym, to bardzo dużo sportu uprawia. No i też dla mnie on był taką osobą inspirującą pod względem tego, że z różnych dziedzin sportowych można sobie po prostu, wiesz, Coś dla siebie wziąć. tak, mm -hmm. korzystać, żeby nie być tak zero że okej, okay, ja robię tylko to i cześć, tylko właśnie, żeby sobie mm -hmm. pójść właśnie i czasem na siłownię, czasem sobie pójść pobiegać, czasem na padla, czasem na tenisa, czasem na piłkę nożną, czasem na siatkówkę, wiesz, żeby mm. po prostu korzystać z tego sportu, a nie tak mm, łapać taką fiksację na jedną, nie, na siłownię i cześć jak mieliśmy ten etap ćwiczenia jogi, że dużo ćwiczyliśmy jogę, no to na pewno od wielu, wiele nauczycielów, nauczycieli, nauczycieli jogi, wiele chyba. nauczycieli jogi, no to też były takie osoby, które były totalnie mega inspirujące, nie? Mhm. Wiesz, Patrick Beach, czy, czy Dylan Werner, no to jakby mega, mega, mega dużo, myślę, że oboje od nich wyciągnęliśmy tak pod względem życiowym, nie tylko pod względem jogi, nie? W ogóle mega doceniam w takich sytuacjach, jak sobie to uświadomię, tak jak teraz, Znowu to, w jakich czasach żyjemy, to, że możemy tu i teraz obserwować te osoby, właśnie takie, o których wspomniałeś. Nie znamy ich tylko z jakichś upięknionych biografii, które gdzieś tam mm -hmm. można kupić w księgarniach, to też nie zawsze, bo w przypadku, właśnie, chociażby Patryka Bicza, który jest nauczycielem jogi jest młodą osobą, więc może, nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek cokolwiek napisze, więc jeszcze te 15-20 lat temu, nawet jak gdzieś tam trafiłbyś na jakąś płytę z jego programem, nie nawiązałeś tej relacji i mhm. to jest niesamowite w tym, co my mamy teraz, w tym, że mamy social media, bo dużo osób cały czas, o tym też było w ostatnim odcinku podcastu, demonizuje te social media jako wszystko złe, co nam się przytrafiło jako ludziom, bo przez to my przestaliśmy rozmawiać ze sobą, mhm. przez to my przestaliśmy spędzać czas w świecie rzeczywistym, a pomijamy ten aspekt, który jest gigantyczny tą wartość, jaką niesie ze sobą kontakt z takimi osobami, które są dużo ciekawsze niż taka przeciętna osoba, a może nie nawet dużo ciekawsze, bo mnóstwo osób jest bardzo ciekawych, tylko po prostu tego nie pokazuje, a one jakby wychodzą z tym na zewnątrz mm -hmm. nie? stwierdzają w pewnym momencie, że fakiet po prostu pokaże to, co we mnie siedzi, i często się okazuje, że właśnie, że tam jest mnóstwo, nie? tylko my się po prostu z tym tym nie dzielimy, i tak jak mówię no jeszcze jakiś czas temu, po prostu e, bylibyśmy w tym punkcie zero. Ze wszystkimi i, i wzorowalibyśmy się tylko na jakichś tam odległych autorytetach, tak jak właśnie chociażby nasi rodzice. Mhm. No tak, tak. A właśnie te osoby, gdzieś tam, jakby na przykład z telewizji czy coś, no to to jest taka jakby wykreowana wizja, czy właśnie ten piosenkarz, no to, to też jest mhm. wykreowana wizja i te utwory wcale nie muszą być prawdziwe. Mogą być prawdziwe, ale nie muszą być prawdziwe. A właśnie odnośnie tego, co powiedziałem na początku, że teraz mam wrażenie, że właśnie wraca. Więcej trochę ta, ta, ta moda na idoli. Co A skąd względ... ci się wzięło takie wrażenie? Bo to mnie ciekawi. Znaczy, ja obserwuję. Znaczy tak, obserwując internet, no to jakby dzieciaki, nastolatki, no to po komentarzach można widzieć. Bardzo często piszą, że na przykład ktoś tam jest idolem, mnie, Idol pozdrowi i tak dalej. Więc to jest mm. takie to jest takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy i takie. Ale to też jest takie powierzchowne. bardziej powierzchowne, właśnie tak jak mówiłeś, w ale też się do nas, jak nastolatkami. Ale też jak słucham wywiadów czy podcastów, no to właśnie te młodsze osoby i tak bardziej wypowiadają się o innych ludziach które na nie wpłynęły, które były dla nich inspiracją. Bo wiesz, już miały to doświadczenie, nie? My jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, które jako nastolatki miało kontakt właśnie przez to, że pojawił się Snapchat, pojawiły się storiesy na Instagramie z osobami publicznymi, z osobami, które gdzieś tam coś tworzyły. W ogóle po, w, za naszych nastoletnich czasów powstał ten koncept twórcy internetowego. No trochę wcześniej, bo jeszcze wcześniej mieliśmy blogerów. No to jak my jeszcze mm. byliśmy dzieciakami, nie? Natomiast osoby młodsze od nas, właśnie ta, ta Z, czy pokolenie Alfa, one już praktycznie od początku swojej świadomości siedzą w świecie, w którym nie ma już tej takiej bariery między tobą a Beyoncé, tylko jakby jesteś blisko niej z tego względu, że ona. Robi live'a na Instagramie. No to nie wiem, czy ona robi. Wiesz, no to jest przykład z dupy. I, I pokazuje, jak sobie robi codzienny makijaż i, i czym podciera dupę dosłownie, nie? I potrafisz, że to są akurat takie y, odklejone przykłady, ale na podstawie tych odklejonych przykładów możemy zobaczyć, jak blisko możemy zabrnąć w relacji z kimś, tak, kto tak. jest gdzieś tam nawet czasami na drugim końcu świata, nie? I tego wcześniej nie było. I to może być coś cudownego, ale może to być też, do czego przejdziemy później w dalszej części tej rozmowy destrukcyjna siła. No i właśnie można te osoby obserwować w takich często też normalnych sytuacjach, nie? Takich sytuacjach Które medialnych. faktycznie pokazują kiedy jesteś człowiekiem, tak, bo tak. osobowość medialna, o czym często na przykład powtarza Doda, jak jest pytana o różne osoby. Ostatnio widziałam fragment jej wywiadu, w którym dziennikarka, która bardzo mi na minus w moich oczach wypadła, zapytała o występ Beaty Zidrak który głośnym echem się od. Dlatego, że był taki mocno seksualny, i, i Beata, Queen Beata była chyba pod wpływem alkoholu, nie jestem pewna, nie, nie znam szczegółów. I dziennikarka od razu z góry taką retory, z ret, taką retoryką wyszła, że mm, razem z dodą się pośmiejemy z tej starej pani Beaty, wariatki, nie? Mhm. A doda powiedziała, że no halo. Idziesz na koncert, czego ty się spodziewasz? Że będziemy tam siedzieć w pierwszej ławce i się modlić? Nie, tam idziemy po to, żeby zobaczyć performance, żeby zobaczyć kreację artystyczną, sceniczną i to nie jest to samo, co jest w życiu na co dzień, wiesz, jak idziemy sobie do Biedry, nie? Co innego scena, co innego jakiś tam właśnie ten performance, a co innego życie osobiste, prawdziwe i... Jed to, to jest coś innego, to jest coś innego. Trzeba się nauczyć po prostu świadomie to wyszczególniać jako człowiek, jako odbiorca, i wtedy możemy naprawdę dużo z tego czerpać. Bo tutaj, z tej scenicznej części, tej wykreowanej, możemy czerpać inspiracje, jakieś pomysły, ubarwniać swoje życie, a z tej prywatnej, indywidualnej, po prostu taką świadomość tego, że. My jesteśmy podobne, nie? Że to, to jest moja babka, nie? To jest mój ziomek, bo nie wiem, lubimy te same ciastka, bo nie wiem, pocimy się jak świnie na siłowni no, u dewa, tak, nie? tak. No takie proste rzeczy na przykład, że jak, nie wiem, chociażby, że ktoś powie ci komplement, to, że ty robisz tak... właśnie, mmm, mmm, tak? Wiesz, że mm -hmm. nieświadomie to robisz, nie? I widzisz na przykład w jakiejś osobie, którą obserwujesz, jakimś swoim idolu, że on też tak na przykład ma, tak, tak. Że ma takie normalne ludzkie zachowanie, no nie? właśnie. A nie, że to jest wszystko jakaś taka teatralna, wyim wyimaginowana wizja, nie? No. <grym> Dobra. Że, bo wyszło od tego, że my, milenialsi i Gen Z, my, Gen Z i milenialsi, nam powiedzieć, nie mieliśmy idolu, idoli, idolu, <grym> Znowu... I przejdźmy teraz do pytań, do odpowiedzi, Najpierw zacznę od tych dłuższych, więc jest ich też kilka. Piszę tutaj, będę na początku mówić wiek, bo o, tak jak zaznaczyłam, zapytałam też o to, żebyśmy mniej więcej mieli rozróżnienie. 13 lat. Piszę tutaj, bo się nie zmieszczę. Miałam idolkę, na początku się do niej porównywałam. Dobijała mnie myśl, że nigdy nie będę taka jak ona. Dopiero niedawno zrozumiałam, że takie porównywanie nie jest wcale dla mnie motywacją, mimo że znam osoby, którym to pomaga, realizować swoje cele. Od tamtego czasu cały czas pracuję nad tym żeby się nie porównywać do takich osób. Większość ludzi nigdy nie dorówna swoim idolom, więc po co jeszcze psuć sobie życie ciągłym porównywaniem się? Pomogła mi w tym jeszcze zmiana idoli na bardziej zbliżonych do mnie, bardziej w moim wieku czy podobnym warunkami. Mega pozdrawiam ciebie, buziaczki i tak dalej. Okej. Okay. No i tutaj właśnie... Wtrącę ci się, bo no. mi się urwie ta myśl. 13 lat. I taka wiadomość. No. Ja w wieku 13 lat miałam takie siano w głowie, że po prostu igły w tym stogu by się nie znalazły. Ja grałam ani na midzie. No właśnie. Y, so, to jest właśnie takie postrzeganie idoli, które teraz jest bardzo rozwinęło się i dlatego to, co mówiłem, że w komentarzach się pojawia, że na przykład ktoś tam jest moim idolem mm -hmm. i tak dalej. I to nie jest na zasadzie, że ja tego kogoś wystawiam na piedestał i myślę jako o wielkim autorytecie, ale właśnie przez pryzmat, tak jak tutaj właśnie ta dziewczyna napisała, że chciałbym mieć takie życie jak ten ktoś, nie? Mm -hmm. I to na przykład mogę... <coughs> y, jak. Rok czy dwa lata temu obserwowaliśmy, cały czas obserwujemy zresztą Agasawę. No to wiesz, nie jakby stawiałem jej na piedestał, że chce być jak ona, ale na przykład, że ona mega fajnie sobie żyje. Ma pieski, <noise> wiesz, ma, ma tego swojego chłopaka czy męża. No nie przykładałeś się do obserwowania jak no, nie wiesz, tak. czy chłopak, czy może no, tak, no właśnie, ludzie nie, właśnie, czy kochanek Właśnie to chodzi, że nie wchodzę tak wiesz w, w taką głęboką Najciekawsze interpretację fragmenty Ale właśnie tak, takie, na zasadzie, taki, że ona pokazuje takie życie i mi to bardzo odpowiada, fajnie mhm. by było to mieć, nie? Żeby to wyglądało też w taki sposób. No i tutaj uważam, że właśnie internet robi mega robotę pod tym względem, pozytywną albo negatywną, i właśnie to już zależy od człowieka, nie to, co mówiłaś w ostatnim odcinku, że to, to jest narzędzie i każdy musi wykorzystać je na swój sposób, i to od nas zależy, mm -hmm. i od naszego wyszkolenia, i naszego umysłu, no, czy to każdego będzie dobrze, motywowało, nie? inspirowało i pocieszało coś innego, nie? Tak. No i właśnie z tej, tak, tak jak dziewczyna tu napisała, że pod tym względem, jeżeli chcemy obserwować kogoś, w taki sposób to mega fajnie właśnie jest, żeby to były osoby, które są w podobnym kręgu jak my. No bo właśnie tak jak słusznie zauważyła, jak masz jakąś dziewczynę, która ma genetycznie mega piękne ciało i do tego na przykład jest bogata, i może sobie pozwolić na jakieś treningi, na drogi ciuchy, drogi makijaż, wyjazdy, wakacje i tak dalej, to sobie myślę, że też byś chciała to mieć, ale jest poza Twoim zasięgiem, mm -hmm. no to może to być takie dobijające i niefajne, nie? No ale też właśnie od Ciebie zależy, dlaczego właśnie ją wybierasz do obserwowania i do tego, żeby ona Cię inspirowała, a nie, nie kogoś, kto prezentuje inne wartości i żeby się tymi wartościami właśnie kierować, nie? I, I na przykładzie właśnie Tomasza Smokowskiego. ja Mnie nie interesuje, ile on ma pieniędzy, w jakich ciuchach on chodzi, ile razy jeździ na wakacje i jakich kosmetyków używa, czy to są drogie kosmetyki, czy nie drogie. Interesują mnie inne rzeczy, przy których to... Te, te po prostu wartości, czyli pieniądze, jakiś taki, wiesz, splendor nie mają znaczenia. Inne mhm. rzeczy mnie po prostu interesują. I to samo było właśnie z tymi nauczycielami jogi i innymi osobami, które też mnie interesują motywują, inspirują, nie? Kolejna odpowiedź. 22 lata. A więc miałam idoli od dzieciaka. Były to ewidentnie osoby, które reprezentowały styl życia, który w obecnym czasie mnie jarał. Z czasem wiele gwiazd, które wydawały mi się przykładem, bardzo straciły w moich oczach, a zyskały osoby zdecydowanie codzienne. Tak samo jak codzienne wartości, takie jak bycie porządnym człowiekiem, dobrym rodzicem czy partnerem. Tak gdzieś od dwóch lat zauważyłam, że moimi idolami stały się osoby, które dają mi gigantyczną motywację do życia, a dokładnie ładniej do życia, w sposób szczęśliwy i spełniony. Muszę przyznać, że wy jako osoby także dajecie mi dużo motywacji i nadziei na moje wymarzone życie. Dobrze. Co, nie, nie mam pojęcia, czy dobrze składowo napisałam, bo dobrze, nie, nie, nie przejmujmy się, ja mówię idolów, nie gra. No, jak się odniesiesz do tego w takim razie? Od 22 lata, czyli generacja Z, od dzieciństwa miała idoli. No, i, no właśnie o, 22 lata, czyli 4 lata młodsza od nas. O dziewczyna. nie przesadzaj. Nie przesadzaj. I to już wydaje mi się, że właśnie jest te 4 lata różnicy robią wystarczająco, żeby już się wychowywać właśnie w tej dobie bardziej internetu niż my. Dobra, to teraz patrz tu. No. Mam 29 lat i nadal mam idoli, dzięki którym poznałam masę wspaniałych ludzi i bardziej się otworzyłam na ludzi. Pomogli mi wyjść ze swojej strefy komfortu i też dzięki temu zaczęłam interesować się nowymi rzeczami. Kolejna od razu, 28 lat. Ja to się wychowałam na Hannah Montana, Camp Rock i tak dalej. Myślę, że przez to staram się trochę romantyzować swoje życie, ale to chyba dobrze. Trzeba czerpać przyjemność z małych rzeczy. A i jeszcze jedno. Jeden z moich kraszy z dzieciństwa to na przykład Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Joe Jonas. Dla nich chciałam uczyć się angielskiego, bo przecież na wypadek spotkania <laughs> muszę się dogadać. O my G! <laughs> no. Ej, Ale no właśnie, widzisz... Że takie rzeczy mogą być powierzchowne, ale właśnie w tych powierzchownych, często rzeczach, które my bagatelizujemy, kryje się naprawdę duża siła, bo one mogą być, wiesz, tym efektem motyla, tym z skrzydełkami, które gdzieś tam na drugim końcu świata wywołała tsunami. W efekcie dziewczyna umie mówić po angielsku, mm, nie? Mm. A może no Witelec jeszcze kiedyś go spotka? Jednego, drugiego albo trzeciego? No właśnie. No. Nie, no to jak najbardziej, no to wiesz. No, to, to było jakaś tam moja wizja, nie mojego otoczenia, więc mm -hmm. ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie inaczej to wygląda u poszczególnych ludzi, ale znowu wracamy do tego, że ta wizja na tego idola, że może być różna, i to też jest git że ona jest mhm. właśnie różna. I tak jak właśnie po, w poprzedniej yy, poprzednim odpowiedzi było, że właśnie odnośnie obserwowania ludzi i żeby inspirować takie swoje zwykłe, codzienne życie. To jest coś, co ja też właśnie uwielbiam robić. Oglądać takich ludzi, tak naprawdę takimi ludźmi się otaczać też w tej właśnie bańce internetowej, żeby inspirować się na temat codziennego życia. Mhm. Nie? Tutaj jest też yy, kolejna odpowiedź nawiązująca do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Yy, może to być trochę kontrowersyjne na pierwszy rzut oka, ale moim idolem zawsze była Doda. Miałam wrażenie, że nigdy się nie bała, zawsze była pewna siebie, i nawet jeśli to tylko postawa sceniczna, to chciałam mieć zawsze tyle pewności siebie co ona. Aż pewnego razu uznałam, że co mnie powstrzymuje. Zaczęłam czerpać inspiracje, i nawet teraz, gdy siedzę w piżamie, nieogarnięta z niechlujnym kokiem, to czuję się jak queen. <grystanie> no <jest> i <grystanie> złego. <zajebiste>, no. <grystanie> 18 lat. Wicia napisze tutaj, bo w okienku się nie zmieszczę. A więc miałam i mam nadal. Zaczęłam się interesować jednym zespołem, gdy miałam 12 lat, a teraz mam już 18. Przez te lata tak naprawdę dorastałam z nimi, z ich muzyką, poznałam wielu ludzi przez fandom, a co najważniejsze, nauczyłam się angielskiego. Myślę, że nie muszę nawet wspominać, ile radości dała mi ich muzyka. Pozdrawiam. Mm. Widzicie, jakby tu drzemie ta największa siła, bo... Tak jak jeszcze kiedyś mogliśmy gdzieś tam z oddali, nasi rodzice w zasadzie i osoby bardziej milenialsi, śledzić z oddali osoby sławne swoich idoli, tak tutaj masz jeszcze ten bezpośredni kontakt przez social media i taka osoba może stać, stać się dla ciebie bliższa tak naprawdę niż rodzina, nie? Mhm. Jeżeli mama gdzieś tam z tatą dużo pracuje, albo już nie mieszkasz z rodzicami, nawet czasami bliższa niż twój partner. Więc tym bardziej trzeba Uważnie dobierać sobie te osoby, które najczęściej widujemy, nie? No, no, i właśnie nawet bym powiedział, że promować to, bo moim zdaniem, m, przynajmniej dla mnie osobiście, ludzie są największą inspiracją. Jakby ze wszystkich rzeczy, jakie mamy dostępne, właśnie jakaś kultura, wiesz. Wszystko, wszystko. Ludzie są największą inspiracją. I właśnie to jest mega atut, że możemy, że nie musi to być inspiracją mój tata, mój wujek, moja babcia i mój sąsiad, bo tylko ich mam ich w okolicy, mm -hmm. w, w swojej wiosce. Ksiądz i proboszcz jeszcze. Tak, jeszcze ksiądz, proboszcz i burmistrz. Tylko... Ale tak, chodziło mi ksiądz i proboszcz, a być właśnie proboszcz i burmistrz. No. No. Tylko, i tylko właśnie możemy korzystać jakby z mega, mega, mega szerokiej puli i powinniśmy to robić, no mm. bo z tej ludzkiej inspiracji, ta ludzka inspiracja mam mega dużo. Moc. Przejdę teraz do tych szybkich shotów z okienka. Mam 22 lata. Jak byłam młodsza, to co 5 minut miałam innego piosenkarza, którego kochałam. Dosłownie miłość na 5 minut. Wydaje mi się, że nie miałam nigdy idola, idolki, za to du było dużo osób inspirujących. 17 lat. 22. 22 lata. Zespół One Direction i Dawid Podsiadło wpływają pozytywnie na mnie teksty piosenek i ich poczucie humoru. Nie mam idola i nigdy nie miałam. 15 lat. 17. Miałam wielu, nie będę wymieniać, ale ich przykład zawsze dawał mi kopa do działania. Nie mm. miałam lat 23. Rocznik 2000 i nigdy żadnego idola. Nie miałam 27 lat. Profesor Religa, mój idol od podstawówki, jestem na trzeci ro trzecim roku studiów lekarskich, Rocznik 03. Mm. Ambitious. No. Mam i to od zawsze, Billie Eilish. Wydaje mi się, że dzięki temu znalazłam grupę świetnych osób. Tu podejrzewam, że to będzie młodsza osoba. 23 lata. Raczej staram się zawsze wyciągać coś dla siebie, a nie na ślepo, bo to idol. No tak, to, to, to jest ta wizja tego idol, idola na piedestale, gdzie. A okej, okay, dobra. jest aż taki mm -hmm. prejzowany, nie? Że, że co to nie. Tak on? ktoś napisał po prostu 21 lat. <głos> 21 <głos> lat. <głos> Cute, nie wiem, no czasami się tak zawiesz. Mam 23 lata, obecnie nie mam idola. No chyba, że tak można nazwać dobrą trenerkę z YouTube'a. Totalnie można. Moją no. idolką była chodakowska. Szalałam na, na punkcie tej kobiety w pewnym momencie. W sensie nie myślałam tak o niej um, właśnie, że na stale i tak dalej, ale dosłownie, wiesz, ona pisała post jakiś, że dziewczyny, dzisiaj wstajemy, robimy trening, nie ma. I ja musiałam wstać i pójść i zrobić ten trening, nie? Ten mm -hmm. skalpel czy tam coś innego. E, więc nie no, to to jest totalnie mega. Jak ktoś ma na przykład jakąś zajawkę, nie? niech to będzie historia. I właśnie ma jakiegoś tam historyka, którego lubi. No i bardziej jortkulowo. Że poluje na przykład na jego jakieś artykuły, albo na jego książki, albo bardziej nowocześnie, że ktoś prowadzi jakiś kanał na YouTube historyczny, i wie, że on tylko czeka, czy tam czasem nie wyskoczy dzwonek, że, że nowa treść na kanale, bo właśnie ta osoba jest dla niego inspirująca. Ten historyk, nie historia sama w sobie, no bo wiadomo, historia sama w sobie też może być inspirująca, ale że ten historyk jest inspirujący, to w jaki sposób, on odpowiada i tak dalej. Mm -hmm. No mega to jest, mega to jest. I tak naprawdę w każdej dziedzinie życia można kogoś takiego mieć. nie? Znowu to. I nasuwa to, że YouTube też dał taką dużą przestrzeń na to, żeby eksplorować to, co siedzi w głowie innych osób, właśnie twórców. Bo, a propos historii, był taki kanał Historia bez cenzury, dalej pewnie jest. Ja uwielbiałam w pewnym momencie ten kanał, jak on się pojawił. Te treści, te animacje, które oni tam robili, były po prostu prześwietne i właśnie inne niż to, co znałam chociażby ze szkoły, nie? z lekcji historii. I jeżeli chodzi właśnie o historię stricte, to mam wrażenie, że historia jest na tyle pasjonująca, na ile pasjonująco mm. przedstawi ją właśnie mm -hmm. historyk. Tak, ale znowu, jak jesteśmy przy tym, trzymając się tego przykładu, historia bez cenzury zawsze była na jednym schemacie robiona. Gdzie mhm. ten prowadzący, niestety nie pamiętam jak on się nazywa, ale był prowadzącym właśnie. To nie były takie jego swobodne wypowiedzi, że był skrypt. Nie, nie, to był taki, tak ale, tak, ale to było coś, I, coś mega nowego, tak, wiesz, tak, wtedy tak. jak I, to się pojawiło. Ale dążę do tego, że w takich materiałach ciężko jest poznać tą osobę. A jak to, masz to takiego, prawda, wiesz, gościa, który po prostu siada i on do ciebie gada, mhm. to tam wychodzi cały on. Wiesz, bo on gada tak, jak chce, co mu przyjdzie do głowy. Widzisz właśnie jego jakieś manieryzmy. Okay, mm -hmm. i, e, gdzieś Pomiędzy mogą wpaść jakieś anegdoty bezpośrednie z jego życia, czy to może prawda. do czegoś nawiązywać i będą jego, będzie wychodził jego światopogląd, no to takie, dlatego na przykład podcasty czy jakieś treści, właśnie typu wywiady, są dla mnie fenomenalne i właśnie super, że można zgłębić gdzieś tam tych ludzi przez te, przez te formy. Wracając jeszcze do wieku i do odpowiedzi, bo one są różne. Tutaj jest jakiś, jakaś osoba z zespołu, tutaj jakiś aktor, tutaj jakaś osoba po prostu historyczna. Natomiast nie ma zasady. Nie ma. Ani się nie sprawdziła moja teoria, ani twoja teoria, bo jest tak samo dużo, słuchajcie, odpowiedzi, że, że nie nie było idola. Jest tak samo dużo takich jak ta, 20 lat moi idole kształtowali moje postrzeganie świata. Więc lat 15 Kylie Jenner pokazuje mi jak być dobrym człowiekiem, akceptującym siebie mimo hejtu. Nie miałam 22 lata. I znowu 27. <laughs> I love you. Oh my God. No, totalnie, nie ma, nie ma żadnej zasady. Nie miałam, nie 19, jesteśmy kowalami własnego losu. Nie miałam 02 rocznik, czyli już wiesz, nie 26, nie z pokolenia Z. Michael Jackson 2003 rok. Nie miałam 44. E, nigdy nie miałam, idolałam 17 lat. Ja miałam Agę Grzelak i dalej ją uwielbiam. Wpłynęła na mnie Pozytywnie, bo ma super vibe, 26 lat, więc wiesz. No nie, nie ma zasady, słuchajcie, nie ma zasady. Mhm. A ty masz idola? Idolów? Idoli? Idolą, I idolą? obecnie mam, zdecydowanie mam. Yy, osoby, które uwielbiam obserwować, które zawsze jak zobaczę to, albo praktycznie zawsze jak zobaczę to, czuję taki przypływ inspiracji, albo mam takie, wow. W większości są to kobiety. Yy, pierwsza osoba z brzegu. Sisi. Sissi, zdecydowanie CC, ona codziennie mnie inspiruje do działania, jest super powerful woman. Jest ona, słuchajcie, nawet, ona jeszcze półtora roku nie ma, a ona już ma dwa pasywne źródła dochodu, jeden, dwa, nie pracuje, ma mnóstwo wolnego czasu, ma a, a, nie pracuje, marszafera. ona ma inne tutaj pewnie zdanie. Ona ma Summinacja. cały dzień zajęty kalendarz Nie, a tak robotą. poważnie, to y, po prostu tak, top of the top Chrissy Chella, Mm, już wam nie wspominałam niejednokrotnie tutaj na łamach naszego podcastu. <grywia> Uwielbiam za energię, za to, co ona sobie prezentuje, za to, co dziewczyna osiągnęła za Po prostu praktycznie za wszystko, i bardzo często właśnie czuję takiego, takie, takie poczucie, taką energię, siłę od niej. I niesamowicie inspiruje mi to, że ona bardzo mocno się tym dzieli, że ona nie trzyma tego dla siebie, bo jest dużo osób, które osiągają sukces, ale są takimi mysterious people, wiesz, on the top of the top, mhm. a ona jest po prostu tak, taką osobą, że ona jest. Wydaje się przynajmniej, bo wiadomo, że to jest moja, moje jakieś tam wnioski z obserwowania jej, taką dziewczyną, która może siąść, wiesz, stała na tej kanapie, wypić kawę, pójść, wiesz, do mojej babci się z nią dogada i... Akcje, jakie podejmuje chociażby teraz to, że y, pracuję ze swoimi dziewczynami z Unreactive nad tym, żeby zachęcić jak najwięcej nastolatek do ruchu, do aktywności, żeby nauczyć dziewczyny aktywności, bo jest ogromny kryzys tego w tym momencie. Takiej aktywności, która daje ci faktycznie poczucie własnej wartości, zdrowie, a nie po prostu jest. Narzędziem katorgi. No mm. jest to po prostu niesamowite. Przy tym jest zadbana, spełnia się jako partnerka, niedługo jako mama no po prostu super y, hero dla mnie. A jeżeli chodzi o polskie osoby, na przykład, to uwielbiam y, oglądać Pici, chociażby Martynkę. Pewnie kojarzycie, jeżeli siedzicie bardziej w, w tematach skincare, też ty za każdym razem, jak po prostu wchodzę, widzę ją na stery. Emanuje taką, takim światłem wewnętrznym, jest mega dobrym człowiekiem, i bardzo inspi inspiruje i um, imponuje to, że ktoś osiągając sukces jest tylko lepszy i lepszy. Wiesz o co chodzi? Że nie jest nagle takim snobem po prostu z wypisanym amryczbicz na czole, tylko jest po prostu takim dosłownie aniołem, taką osobą, takim bohaterem, nie? I, i wyróżnia się tym i, i tylko rośnie i rośnie i się tym dzieli i to jest coś niesamowitego. No, mam kilka takich osób, to powiem pierwsze z brzegu, które gdzieś tam mi naj, najszybciej do głowy przychodzą. Przyszło mi do głowy jeszcze coś takiego, że jest takie powiedzenie, że nigdy nie powinno poznawać się swoich idoli. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś. Że, bo, bo, że rujnuje to wtedy wizję tych idoli i powoduje, wiesz, do takiego totalnego zniszczenia tej wizji. Um. Wiesz, jak się siedzi i działa w internecie trochę z tej drugiej strony, to ja przyjmę nabrane takie już poczucie tego, że to, to o czym rozmawialiśmy, to, 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 co widzimy w internecie, to jest. Cząsteczka, natomiast jesteśmy w stanie, jako osoby inteligentne, osoby, które są w stanie dodawać dwa do dwóch, wyciągać jakieś tam wnioski przestrzenne, że tak to ujmę. Więc wiadomo, że osoba, którą obserwujemy, oglądamy najlepsze jej momenty zazwyczaj, nie jest taka cały czas i nie możemy tego oczekiwać, ale to tak samo, wiesz, możemy mieć idealną wizję o partnerze, nie? Właśnie, bo to jakby powstało na na podstawie tych właśnie takich gwiazd, wiesz, telewizyjnych, na, te, na podstawie piosenkarzy i tak dalej, mm -hmm. no właśnie wtedy nie miałaś dostępu tak naprawdę do insightu ich życia. No tak. A właśnie mam wrażenie, że z tymi osobami, które teraz jakby obserwujemy, podziwiamy, nie mam kompletnie z tym problemu, żeby właśnie poznać je osobiście, mm -hmm. bo nie zdziwiłabyś się właśnie to, co powiedziałaś odnośnie obu dziewczyn, że to są takie dziewczyny, że możesz jakby z nimi siąść, normalnie y, pogadać, wiesz, że, że są to normalne osoby i nie miałabyś tego dysonansu, że, mhm. że ona ma jakąś właśnie tylko do pokazania stronę, a ta prywatna to jest totalnie inna, nie? Mhm. Tylko, tylko że właśnie to jest takie Oczywiście znaczy, ja jestem świadoma tego, że na pewno tam jest jeszcze mnóstwo do odkrycia, bo no musimy tak, mieć jakieś tak, rzeczy, tylko chodzi które o to, że to nie zostawiamy jest, dla siebie. że to nie jest tak, tak wiesz, że taki ząk, nie? Tak, że dokładnie. Co, co to się w ogóle wydarzyło? No. No. albo na przykład. Mm, przysz, przyszła mi właśnie do, do głowy jeszcze jedna osoba, mianowicie Michał Bańka, Baniak Baniaka. Pomimo tego, że, że wiesz, że nie... Jakby jest to stricte ta branża, którą się zajmują, bo to są gry RPG, jest to wąska dziedzina, to na tyle dużo czasu z nim spędziłem oglądając jego treści yy, i też mieliśmy okazję go poznać osobiście, że... Po, właśnie w tych, to wszystko, co było pomiędzy, wiesz, to jak, jak, jak go słuchałem tymi godzinami, jak prowadził te gry, mm -hmm. to pomiędzy wychodzą właśnie takie rzeczy ludzkie, takie miękkie, które ci imponują i właśnie stwierdzasz, że okej, okay, to fajne, to też mógłbym tak robić i nasiąkasz tym, po prostu uczysz się tego, bo wiesz, bo świadomie wyłapujesz, że to jest fajne i, i się tego uczysz. I właśnie też takie zachowania... Jakiś, że, 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 że się zdziwionym, że ktoś postąpił w taki sposób, to one zapadają w pamięć, jak on nas właśnie zaprosił na te wspólne nagrywki dawno, dawno temu. Pomimo tego, to, że. To jest moich. Moje... No, nie ale wiesz. szczegóły nie. z jego strony świetny gest. No prawda? właśnie, taki, że totalnie nigdy bym się po nikim tego nie spodziewał, a on to zrobił, nie? I to jest takie, że. I tak samo. On... Dziś, wiesz pamiętaj, że ocenia się zawsze przez swój pryzmat, a Kto wie się nigdy nie. Zrobić niczego takiego? Wiesz, nie myślę, że każdy by tak postąpił, co nie zmienia faktu, że, że wychodzi z tym że No tak, zauważyć, ale czemu dorosła osoba nie ma. Jaki to wpływ życie? na, tak, na tak. mnie ma, nie z mojej perspektywy? No. Nie, oczywiście, więc, że. Więc tak. chodzi o to, że, że właśnie to mogą być naprawdę z przeróżnych jakby rzeczy, osoby, mhm. bo bardziej chodzi. O, ja, ja bardzo doceniam te miękkie rzeczy, które są, wiesz, pomiędzy, nie? Właśnie, jak się ktoś zachowuje na przykład. No właśnie, I tutaj y, w sumie wszystkie osoby, które wymieniłeś, które obserwujesz teraz i które uważasz za idoli, są ciebie starsze. Tak. Więc czy to jest tak, że głównie obserwujesz i nasiąkasz osobami, które już swoje przeżyły i imponuje ci to, w jaki sposób przeżyły i też byś tak to chciał to swoje życie poprowadzić, czy nie ma zasady, czy tam są różne osoby. No właśnie to jest myśl, która mnie naszła na terapii. właśnie jak z terapeutą rozmawiałem odnośnie takiego powiedzmy, celu w życiu i, i tego, kiedy jest pik takiego rozwoju jako człowieka. nie? Każdego poranka, jak się kawu się pije. <noise> tak, dokładnie. Bo mi, kiedyś w mojej głowie figurowało, że ten pik jest właśnie w wieku 20-30. Mm -hmm. że to jest taki pik właśnie A której, do muzeum archeologicznego? To, później, że jest właśnie stagnacja i później, i później składanie już, nie? Okej, okay, tak już, już konasz, okej. Okay. Ale też taka jest wizja generalnie tego hustlingu, który jest wokół nas, że wiesz, że młode osoby są promowane, mm. wiesz, młody jak to, jak to jest w tych ofertach pracy, młody dynamiczny zespół. Tak, tak, tak. Wiesz, tak. No, że lepiej zatrudnić właśnie młodą osobę, że młoda osoba lepiej ogarnia te, wiesz, konkutery, internet konku tak, i te wszystkie rzeczy, I, i później, dopiero właśnie z biegiem życia i właśnie z tym, jakie osoby zacząłem obserwować, zrozumiałem, że tak naprawdę bardzo imponują mi osoby dużo starsze ode mnie. Mm -hmm. I że właśnie imponuje oh, mi. Daddy. Tak, daddy! Daddy Issues. Że mega, mega mi imponuje właśnie to, do czego dążyły, jaką teraz mają w związku z tym energię jak emanują tą energię, jak dużo dają od siebie, mhm. bo właśnie mają dużo tej energii nagromadzonej. Ja to tak widzę, że mają dużo nagromadzone. Jak taki czarodziej, co nabrał many, tak. wiesz, I teraz on i teraz... nawet nie musi dawać, ona sama emanuje, tak, nie? Tak. Jak on po prostu o czymś gada, to, to, to wychodzi. I mimo to, że są w takim miejscu, to i tak robią rzecz jeszcze dalej, nie? Więc tak naprawdę zrozumiałem, że ten pik wcale nie jest 20-30, że on tak naprawdę jest do wtedy, do kiedy ty chcesz i do kiedy ci pozwala de facto zdrowie, mm. nie? I, I to ze mnie też ciągnęło taką myśleniową presję odnośnie takiego pędzenia, nie? Że oto ja teraz muszę zrobić coś tam, bo jak teraz nie zrobię, to później już. Że brzędzenie. to nie jest taki sprint, tylko bardziej maraton, że trzeba sobie na dłuższą metę to rozumieć. Na, na czas to rozłożyć. Tak, no tak. ja w sumie jak tak patrzę na siebie, no to też większość osób, które są dla mnie takie najbardziej wow, to są osoby starsze ode mnie, ale jakby ciężko się w sumie dziwić, no bo jak masz kogoś starszego, czym bardziej starszą, to więcej już tego doświadczenia, tego bagażu życiowego, a to za tym idzie czasu miał, żeby coś osiągnąć, więc już jest jakby da dużo dalej, nie? Mm -hmm. Natomiast obserwuję też osoby, które są gdzieś tam w naszym wieku, czy nawet młodsze, które może nie są moimi idolami, ale uważam, że jest tam dużo do zaobserwowania, do nauczenia się bardziej w, taki, w takiej intuicyjnej. Intuicyjny, energiczny sposób, a nie płynący już właśnie z tego, tej mądrości takiej mm -hmm. życiowej. Więc u mnie raczej w tą stronę starszych, ale, ale jest to wyrównane, bo o to a też. Właśnie tutaj w kwestii tego obserwowania osób odnośnie życia to jest dla mnie taka mega ważna zasada, że mega warto obserwować osoby właśnie mniej więcej w swoim wieku, jeżeli chcemy zainspirować się pod względem życia. No bo co możesz się porównywać do, do gościa, który ma 60 lat? I mega rozwiniętą karierę przez te wszystkie lata mm -hmm. i pewnie ma dużo kasy. No nie ma co się porównywać do niego, bez sensu, nie? Ale też e, pamiętajcie, też, że warto się porównywać do osób z podobnego jakby środowiska i z podobnym backgroundem, no bo wiadomo, że może być osoba 5 lat od nas młodsza, a która będzie miała większe sukcesy i więcej kasy, będzie lepszym sportowcem, wszystko będzie miała mm -hmm. lepsze, no bo po prostu tak jest i tak zostały rozdane karty i tyle, więc nie ma co też się obrażać i jakby porównywać do takiej osoby, nie? Zdecydowanie. Właśnie, zadaliśmy Wam pytanie jeszcze odnośnie tego, o czym teraz rozmawiamy. Czy też tak macie, że obserwujecie raczej starsze osoby, czy, czy w swoim wieku, tak jak powiedziałeś przed chwilą, czy nie ma to znaczenia, czy, czy, czy młodsze? I teraz przejdźmy sobie do Waszych. Dajmy Wam głos po prostu. Ehm, Preferuję obserwowanie osób w moim wieku lub starszych, daje mi to inspirację oraz motywację. Starszymi daje mi to motywację do kreowania swojego życia, czyli to, o czym rozmawialiśmy. Wiek nie ma dla mnie znaczenia, liczy się dla mnie to, co dana osoba sobą reprezentuje. Jest też trochę tak, że od pewnego wieku się ta granica wieku zaciera bardziej, mhm. nie? Wydaje mi się, że osoby starsze dają mi masę motywacji i są w tym często bardziej doświadczone. W podobnym wieku lub starsze. Młodszymi nie, bo są na innym etapie życiowym No ciągnie nas jako ludzie do tego Żeby mhm. gdzieś tam czuć tą więź To powinowactwo, nie? Starsze, bo uwielbiam słuchać i uczyć się na doświadczeniach innych mhm. A to różnie Zależy chyba od energii Autentyczność to klucz Wolę konkretne osoby, lekko starsze niż ja Wiek nie ma dla mnie znaczenia Obserwuję kilka młodszych od siebie osób, które inspirują mnie, motywują A nawet ich lifestyle relaksuje mnie Przejdźmy sobie też do dłuższych mhm. Odpowiedzi <laughs> Ja odnośnie tylko tego jeszcze dodam jedno zdanie, co teraz przeczytałaś, nie? że ten lifestyle starszych osób jest relaksujący. Nie, tam akurat w, te, w tej w odpowiedzi było o młodszych osobach. Obserwuję kilka młodszych od siebie osób, które inspirują mnie, motywują, a nawet ich life, life, lifestyle relaksuje mnie. A okej, okay. zrozumiałem, że starsze osoby to może źle usłyszałem. No, a bo co ja, młodszych bo... lifestyle nie może zrelaksować? Nie, być może, może, ale ja. Być może, może. No, ja mam tak właśnie, że lifestyle starszych osób mnie totalnie relaksuje. W mają łesę. Tak, bo właśnie mają takie, wiesz, że im się, wiesz, już, już jakby im się nie śpieszy, że im, że nie mają właśnie tego ciśnienia, że ta presja społeczna jest na nich znacznie mniejsza, wiesz. Mm -hmm. Mają to, mają właśnie to doświadczenie, mają te rzeczy przepracowane. Już im nikt starszy, żadna babcia, ciocia albo wujek nie może stać za uchem i doić. Tak, tak, Co, co, dokładnie. co oni, jakie oni mają plany na życie. No. Okej, okay. obserwuję osoby w moim wieku i starsze. Z uwagi na to, że mam 20 lat, młodsze osoby raczej mają inne wartości i nie wykazują zachowań czy zasad, którymi ja sama się kieruję, bądź którymi chciałabym się kierować. Chyba podświadomie szukam osób, które prowadziłyby mnie w ten właściwy sposób. Mhm. Osobiście wolę obserwować osoby w podobnym do mnie wieku, przez wzgląd na to, że mają podobne poglądy, a mam wrażenie, że osoby starsze mają w sobie więcej jadu i frustracji niż osoby w moim wieku. Dlatego większość osób, które obserwuję, są w moim wieku. Są też wyjątki, ale muszą, ale muszą zarażać mnie tą swoją pozytywną energią i wnosić w moje życie coś, co mnie napędza. Dziś tutaj jest inna teoria, że staruchy. Są so, no zjadowiciałe. To wiadomo, oczywiście, że to musi być odpowiednia osoba, nie, osoba nie? nie pierwsza z brzegu. No. Chyba wolę inspirować się osobami starszymi, mają większą wiedzę i doświadczenie życiowe i oferują inny punkt widzenia niż osoby w moim wieku. Dzięki ich perspektywie mogę uczyć się z ich doświadczeń i poszerzać swoje horyzonty w sposób, który nie zawsze jest dostępny wśród rówieśników. Mhm. No to jest kolejna taka zaleta, którą mamy teraz, że właśnie możemy. Uczyć się od starszych tak samo jak nasi rodzice, ale na skalę dużo, dużo, dużo większą, bo właśnie od osób, które gdzieś tam działają w internecie. I to, jest, to daje nam niesamowitą wolność, bo już nie jesteśmy tak uzależnieni od tych schematów rodzinnych, które gdzieś tam są, były w zasadzie przekazywane z pokolenia na pokolenie aż do teraz, nie? Łatwiej jest się wyrwać z tego schematu. Mhm. Wiek nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. To, że ktoś jest młodszy lub starszy, nic dla mnie nie znaczy. Jeśli ktoś ma wartościowe treści i potrafi je przekazywać w pozytywny sposób, uwielbiam ludzi z humorem, na przykład taki jak Twój, to chętnie oglądam, inspiruję się, zazdroszczę, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Po prostu cieszę się razem z twórcą, kiedy życie mu się udaje i daje mi to taki promyk nadziei, że hej, Tobie też się uda i to jest piękne. Obserwuję bardzo wąskie grono ludzi. Wiek u mnie nie ma znaczenia w kwestii obserwowania kogoś w social mediach. Liczy się tylko to, co pokazują, co mają do powiedzenia, jakimi wartościami w życiu się kierują. Motywują mnie ludzie, którzy chcą żyć, a nie przeżywać. Głównie lubię obserwować osoby w moim przedziale wiekowym, to jest od parę lat młodszych do parę lat starszych. Mam poczucie, że takie osoby mówią językiem najbardziej do mnie trafiającym, ponieważ rozumieją stany i sytuacje, przez które przechodzę w aktualnym świecie. Mam parę osób starszych, które także są dla mnie inspiracją, ale mam wrażenie, że ich autorytet jest bardziej odległymi i nie czuję z nimi takiego połączenia. No, to jest, to, to jest coś, co ja miałem właśnie do jakiegoś czasu, nie? Gdzie właśnie te okay. osoby starsze to w ogóle nawet na nie nie spoglądałem, bo miałem właśnie takie przeświadczenie, że to są osoby, które są... Przekroczyłeś już wiek dojrzały, dlatego... Tak, dokładnie. Przedłeś swój wiek. Tak, no do tego, do tego właśnie dążyłem, no. Że jakby za, za dzieciaka nie miałem w ogóle, bo nie miałem, a później te starsze osoby były dla mnie nieinteresujące i dopiero z czasem zacząłem właśnie doceniać. Ale też przez to, że po prostu na odpowiednie osoby trafiłem, nie? No bo tak jak jedna z dziewczyn wcześniej zauważyła, no jak masz do... Trafisz tylko na jakichś zgryźliwych dziadów, no to... Pff. No dobra, my tu tak pięknie, ładnie, wszyscy mają jakieś górnolotne przemyślenia, a co możemy powiedzieć na temat obecnych idoli, idolek, takich najpopularniejszych, top of the top z pokolenia Z i alfa właśnie, czyli z najmłodszych osób obecnych, Tutaj na sali i w ogóle in general. Jakie masz zdanie ten temat? Czy nastąpił upadek autorytetów? Je jeżeli mówimy o tym, że, że właśnie młodzież, dzieciaki, nastolatki obserwują jakieś tam właśnie osoby z internetu mm, i te osoby są moralnie... Zepsute? No, po prostu niejednoznacznie dobre. Zepsute? No, powiedzmy. No to... To mo moim zdaniem, przynajmniej mam taką nadzieję, że to jest to takie obserwowanie powierzchowne, że to nie jest tak, że ktoś się inspiruje taką osobą, ale nie mniej to, co często się pojawia w tym podcaście, to czym się otaczasz, tym nasiąkasz, a szczególnie w kontekście ludzi. Więc, chcąc, nie chcąc, jeżeli obserwujesz, oglądasz osoby, które właśnie jakiś konkretny lifestyle prezentują, jakiś światopogląd, jakiś. Po prostu myśli przekazują, będziesz tym nasiąkać. A jeżeli to jest negatywne, właśnie. I... Albo oswajać się nawet z tym, a nie ze wszystkim, powinniśmy o, być oswojeni jako ludzie, mam wrażenie. Mm -hmm. Chociażby właśnie z, z agresją czy z wulgarnymi zachowaniami względem siebie. I ja nie chcę z jakiejś świętoszka wyjść, bo na wszystko jest w życiu miejsce. I ja pamiętam, jak y, nawet gdzieś tam z koleżankami się nazywałyśmy y, no, nie przychodzi mi teraz nic do głowy. Na pewno, na pewno nie tak hardkorowo, jak rzuciło mi się w oczy jakiś czas temu, że ty jesteś dobrą suką. Kilkunastolatka do drugiej kilkunastolatki, na zasadzie, że jesteś dobrą koleżanką. No, ale też były jakieś tam wiesz, przezwiska, jakieś takie bardziej mocniejsze słowa padały. Ale no jednak było to, wiesz, było takie poczucie większej przyzwoitości, jakkolwiek beznadziejnie to nie zabrzmi teraz, nie? Mhm. A mam wrażenie, że oswoiliśmy się z taką. Z takimi rodzajami zachowań, które już umniejszają nam jako ludziom, że nie sprawiają, że my, bazując tych wszystkich cudownych rzeczy, które teraz mamy jako cywilizacja, nie wzrastamy, tylko wręcz przeciwnie, na powrót upodobniamy się do zwierząt, nie? I, i to jest regres, który mi się bardzo nie podoba i który może popadam trochę w takie katastroficzne myślenie, ale dostrzegam i, i docierają do mnie gdzieś tam te głosy, że, że tak jak mówisz, że. No, to wchodzisz między wrony, krakasz jak i one, nie? Mm. Że treści, które są bardzo nie, nie pasujące do umysłów dziecięcych, dosłownie te umysły penetrują i wypaczają. I to jest, mm. to jest straszne moim zdaniem. Moja obserwacja jest taka, że kiedyś była poprzez formę przymusu, była kultura wpajana w głowę. Ale poprzez formę przymusu. Czyli na przykład oglądałaś ziarno, bo ci ktoś kazał oglądać to a oglądałaś ziarno. A oglądałeś chociaż jeden odcinek ziarna? Nie. Ja też nie. No Nie no to taki <grym> przykład walnąłem, nie, ale wiesz, albo nie wiem, w jaki sposób się odzywałaś, czy w jaki sposób się nie odzywałaś, bo dostałaś z góry zakaz. A, albo ci zostało powiedziane, że tak. To jest zakaz. To robić. No bardziej kwestia konsekwencji, nie? No tak, czyli zostało to narzucone, a teraz jest po prostu kwestia większej o wiele większej wolności. Ale za tym, za wolnością zawsze powinna iść edukacja. Odpowiedzialność i, też. Odpowiedzialność, edukacja i właśnie to, wpływ tych osób, które będą miały ten wpływ dobry, mhm. pozytywny. A jest właśnie większa wolność. Nie idzie za tym edukacja, nie idzie za tym właśnie to, że, że, że więcej jest, czy, czy bardziej popularne są osoby, które niosą coś dobrego ze sobą. A wiadomo, że najgłośniej zawsze mhm. będzie o tych, Którzy robią najwięcej tego szumu wokół, mm. wokół siebie? Kontrowersji. Nie? Kontrowersji, tak. I, I jeżeli takie, właśnie dzieciaki czy młodzież, jeżeli one nie będą zedukowane i nie będą zainspirowane, na przykład przez swoich rodziców, że słuchaj, nie wiem, no, nie obserwujemy takich osób, tylko obserwujemy takie osoby. Nie dlatego, że nie możemy, tylko po prostu nie chcemy. Chcemy, bo jest to spójne z naszymi wartościami jako ludzi, nie? Tak, dokładnie. Nie? Zobacz, że na przykład, nie wiem, jak mama gotuje obiad, czy jak tata gotuje obiad, albo coś tam się po prostu robi w domu, to zobacz, że jest puszczony podcast, nie? I słuchamy mm -hmm. kogoś tam. A, a nie, że, że leci jakiś, wiesz, jakiś bullshit. Nie? dokładnie. Albo nawet albo na, taki, na takiej zasadzie, nie? że no zobacz, oglądamy sobie ten program, albo oglądamy sobie tą osobę, jakie emocje ona w nas wywołuje, nie? Czy to jest niedowierzanie, czy to jest szok, czy to jest jakaś ekstaza? Czy to jest raczej inspiracja, motywacja, czy to jest zainteresowanie takie na zasadzie, okej, okay, też chcę zgłębić tę dziedzinę i jak się w związku z tym czujemy? Ale żeby nie było, że my się tutaj wy, wymądrzamy, to zapytali. Że dziadujemy. że dziadujemy, zapytaliśmy większych dziadów, czyli was zaznaczyłam w okienku, że to jest pytanie 20+, czy dla prawdziwych dziadów. I oto wasze odpowiedzi. Dzieje się źle, my girl. Ale to nie jest wina obecnych dzieci, tylko czasów, w jakich żyjemy. Żeby stać się popularnym i tym samym być potencjalnym idolem dziecka, wystarczy wbić się w algorytm TikToka. Nie niesie to za sobą żadnych większych wartości. Są oczywiście wyjątki, bo tak poznałam was. Dobrze, że to jest zaznaczone. Bo się miałam obrazić. Nie, no żartuję, ale a miłe to jest. Takim sposobem idolami dzieci stają się ludzie żyjący na socjalu, czy z całą kolekcją nałożonych na siebie wyroków sądu. A propos, nie wiem, czy ja wam wspominałam w poprzednim odcinku, a propos mojej, mo mojego obrażenia się na TikToka i zepsucia się mojego algorytmu, że jak sobie wchodzę w znajomych na TikToku, czyli osoby, które ja obserwuję, które obserwują nas, wyświetlają mi się owszem znajomi i sobie jeden, drugi, trzeci TikTok, po czym wyskakuje mi pani Nikita na przykład. I jakiś, wiesz, y Coś z nią związane, z jej trybem życia. I anotacje od TikToka, osoby, które możesz znać. No ja cię pierdolę, dziękuję. I skroluję dalej. Dwa, trzy TikToki znajomych. Okej, okay, fajnie, coś się tam u nich dzieje. Serduszko, serduszko. Kurwa, kolejny TikTok od Nikity. Osoby, mm. które możesz znać. No serio, jakby wiesz. To znowu potwierdza to, że my możemy nawet próbować, a i tak będzie to u nas wierzyło do do głowy, nie? Bo Ale to, to jest kwestia, kwestia tego, co że. się no klika. No tak, to się klika, że właśnie ludzie to Wreszcie oglądają. Pluła. Więc to nie do końca jest tak, że trzeba trafić w algorytm TikToka, bo algorytm jest tworzony przez to, co ludzie oglądają, co komentują i tak dalej. No więc znowu chodzi, chodzi o to, że po prostu ludzie mają tą wolność w wyborze tego, co chcą oglądać, tylko kwestia jakby edukacji. Odnośnie tego, czy dana treść jest dlaczego. No i tej zaciętości decyzji, o której ja też mówiłam kilka razy, bo no kto kusi, no umów, że tak kusi, żeby zobaczyć to odklejenie, jakie gdzieś tam widzimy, ale musimy wtedy w tym momencie przeskipować, bo po no. prostu wsiąkniemy w to i dalej nam to będzie rzucać i będzie się coraz trudniej oderwać. Kolejna odpowiedź. Myślę, że teraz więcej głupich ludzi jest sławnych niż wcześniej. Młodzież teraz ma jakieś pato idoli gdzie za moich czasów za takie zachowania dostałoby się wpysk od rodzica i nie wiadomo, co jeszcze. Mam wrażenie, że bardzo się to zmieniło od momentu, jak ja sama byłam nastolatką. Ale to może zabrzmiało tak dość dosadnie ta wiadomość, ale. Ja akurat się z tym zgadzam. To jest trochę to, o czym ty powiedziałeś, że, to, że był taki bardziej terror rodzicielski, ale z drugiej strony m, były po prostu jakieś tam przekazane zasady i wiedziałeś, że jak powiesz do nauczycielki ty kurwo to sprawisz jej po prostu przykrość. To już nawet nie chodzi o to, że to nie wypada i to świadczy źle o tobie, tylko po prostu sprawisz jej naprawdę dużą przy przykrość, bo za tymi słowami idzie jakaś wartość, nie? Jakieś znaczenie, jakaś historia. A teraz mam wrażenie, że jest... Ja właśnie mam takie spostrzeżenie, jak miałem takie osoby w klasie podstawówce, które właśnie miały tendencję do takich zachowań, to tam nie było takiego toku myślowego. Tam było na zasadzie robię to, a jedyne, co mnie może powstrzymać, to kara od rodziców. No to też jest kwestia indywidualna albo, albo, tak, tak naprawdę. Albo, że nagane w szkole, nie? I pytanie tego tylko, tylko, jak będzie mocna ta kara, czy ona mnie powstrzyma, żeby to zrobić. A teraz jakby możesz to zrobić, kara z tego jej raczej nie będzie, albo będzie bardzo znikoma, tylko właśnie powinno być zbudowane w tym młodym człowieku to, że on nie chce tego zrobić, bo dlaczego miałby to zrobić? O to chodzi, nie? Mhm. Hej, mam 22 lata i jak patrzę na dzisiejszych idolów młodych osób, idolów widzisz, to nie jestem jedyna, która mówi idolów. Możemy, bo są poprawne. <grym> Dajcie znać, czy jest A... idoli, czy jest idolów, czy obie formy. Czy idolą. Czy idolą. Ja się skłaniam raczej do tego. Mhm. Czasami bardzo mnie to martwi. Fak... Yy, jeszcze raz, jak patrzę na dzisiejszych idolów młodych osób, to czasami bardzo mnie to martwi. Fakt jest taki, że jak my mieliśmy 12 lat, to także mieliśmy swoich dziwnych idoli, którzy wcale nie dawali jakiegoś pięknego przykładu, lecz w dobie tak dostępnego internetu te autorytety mam wrażenie, że jeszcze bardziej obniżyły standardy. Kiedyś to, że w piosenkach pojawił się pod że piosenkarz pojawił się pod wpływem na scenie, było skandalem, teraz jest to rzecz normalna. Kiedyś przeklinanie było wręcz szokiem w kontencie dla młodych, a dziś to norma. Mam też przeczucie, że zbyt wiele osób, które nie mają w sobie zdrowych nawyków czy podejścia, stają się wzorem, który później widzimy w młodych ludziach. Kończąc moją wypowiedź: choć wiem, że zawsze młode osoby dobierają swoich faworytów dość roztropnie, to w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że poziom autorytetu poleciał dużo niżej, niż byśmy się tego spodziewali. Wiesz, co mi się nasunęło, bo nawet wracając do tych głupich gazetek typu Brawo, były tam artykuły typu y, trening Ariany Grande i jej nawyki żywieniowe. Co robi, że wygląda tak, jak wygląda, nie? No i było, były tam pokazane, pokazane jakieś ćwiczenia, było pokazane, co ona je y, i... Było to raczej, no można to oceniać, czy to jakieś tam negatywne nawyki, jakieś zaburzenia odżywiania powodowały i tak dalej, bo, bo powodowało, ale chodzi mi o to, że nie było to, um, że, że jakby stała za nią jakaś tam praca, nie? Że ona nie jest po prostu śliczną dziewczyną i tyle, wiadomo to też, ale coś tam jeszcze pozytywnego dookoła siebie musi robić, żeby do takiego momentu dojść. I to miała mhm. być taka inspiracja, powiedzmy, dla ciebie, nie? A teraz, no tak jak właśnie ta dziewczyna słusznie zauważyła, jest dużo osób, które po prostu. Bazując na pieniądzach albo swoich rodziców, e, dobrej sytuacji, w jakiej, jakiej byli od zawsze, i naturalnym genom po prostu, naturalnym predyspozycjom, do tego, że są śliczne, mają piękne ciała, wybiły się i prezentują sobą taki, są osobami, które nie muszę robić nic. Mam pasje ciuchy, kosmetyki, wakacje i tyle. Jeżeli jest taka osoba, kto, dla której pasją są właśnie te rzeczy, o których powiedziałaś, mm -hmm. i to jest jakby cel jej życia, i to sprawia mega przyjemność dla niej, to jest no, fajne. Sumie tak. Git. Sumie fajne. Tak. I Jeżeli ty jesteś osobą, która też tego chce, i dlatego się nią inspirujesz, bo też tego chcesz, mm -hmm. i ty marzysz o tym, żeby mieć takiego, no i nic więcej się nie trzeba, będzie zajebiście, nie? No mm -hmm. bez, bez like, nie? No to Git. Tylko. Pytanie, czy to faktycznie jest to, czego ty chcesz? W sensie, czy wiesz, mm -hmm. czy to jest tylko takie właśnie powierzchowne i jest to taki wpływ? bo nie masz innej alternatywy, nikt ci nie pokazał na przykład? Nie została ci przedstawiona inna wiesz, alternatywa? Jasne. Wiesz, więc teraz, znowu, teraz znowu wracam do tego, że to że tu musi być zawsze ta edukacja i właśnie to inspirowanie od innych osób, nie? Mhm. Idealnie by było, żeby to było inspiracja od najbliższego środowiska, czyli właśnie rodzice i tak dalej, ale wiadomo, że o to jest mega ciężko, więc znowu trzeba korzystać z internetu, żeby samemu się wtłaczać w takie społeczności, które będą dla ciebie, będą w tobie budowały inspiracje. I chęć do zrobienia czegoś. Zrobienia czegoś właśnie tak. teraz ja mi świadomię, że faktycznie sportowców. to był zły przykład. To był zły przykład, bo tutaj mamy po prostu laki strajka na, na takiej życiowej loterii. A jakby najgorszym punktem tego wszystkiego są twórcy, którzy po trupach do celu doszli do tego momentu, w którym są. Czyli piękna sylwetka, drogie samochody, drogie wakacje, super ubrania. Na zasadzie. Leki na cukrzycę na przykład, duży, duży temat teraz, czyli e, branie jakichś substancji toksycznych dla zdrowia, e, szkodliwych, po to, żeby właśnie osiągnąć tą piękną, szczupłą sylwetkę jak najmniejszym kosztem, teoretycznie jak najmniejszym kosztem. Zakładanie sobie OnlyFans to jest najprostsza droga do tego, żeby zarobić dużo pieniędzy na te właśnie torebeczki, wakacje, szmineczki i tak dalej. To jest, mam, na, mam, mam wrażenie, nie mam wrażenia, bo te, teraz jakby to do mnie w pełni dotarło, taki najbardziej e, straszny punkt, że takie osoby prezentujące taki tryb życia, który owszem może służyć niektórym, ale w większości służyć nie będzie, z tego względu, że jako ludzie no po prostu tacy jesteśmy, a nie inni. Są gloryfikowane i kiedyś też takie osoby były zawsze, nie? Natomiast, no właśnie, to jest to, ten obusieczny miecz, że teraz zarówno obserwujemy osoby, które inspirują, no, mają jakieś świetne pasje i potrafią pokazać naprawdę, jak cieszyć się z życia. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, jak to życie sobie poprawić. I mamy takie osoby, które na zasadzie i iolora się żyje, ja po prostu po tych trupach do celu dojdę, gdzie chcę nie? i wy mhm. też tak żyjcie. I na zasadzie skandalu. Na zasadzie skandalu, tak. Mam 28 lat i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co jest teraz modne wśród nastolatków, jednak przeglądając na przykład TikToka napotykam dużo dram. Wydaje mi się, że kiedyś było tego mniej, albo miałam inną bańkę algorytmu. Absolutnie nie chcę umniejszać młodym pokoleniom, ale wydaje mi się, że teraz niepotrzebnie robi się więcej problemów. Jest jeszcze inny aspekt, zupełnie inny. Młodzi są też dużo bardziej świadomi, więc kwestia samorozwoju, świadomości i tak dalej jest dużo większa. To jest super, szanuję i podziwiam, ale wiadomo, każdy medal ma dwie strony. Czyli też to, o, o czym tak naprawdę rozmawialiśmy, ale faktycznie, no to chyba też wspomniałam o tym, że mam wrażenie, że teraz jest więcej dram. Więcej no ja tak, awantur. Jakby nie porównam, może e, ja ostatnio mam dużo porównań do psów. Bo, bo bardzo siedzimy w treningu i wychowywaniu Sissy po prostu. Ale właśnie z psami jest tak, że ich umysł nie lubi pustki, więc jeżeli pies jest na przykład impulsywny, ma jakieś właśnie dziwne reakcje, których nie chcemy i tak dalej, to nie tylko jest kwestia tego, żeby te reakcje zatrzymać, ale żeby w to miejsce pojawiła się. Inna Też tak jak z czynność, ludźmi, no. tak jak z ludźmi, mm. bo właśnie do tego dążę. Czyli w momencie, w którym komuś po prostu się nudzi, ktoś nie ma szczególnie jakichś zainteresowań, nie ma co robić, no to ta, ta pustka będzie, a umysł nie lubi pustki, trzeba czymś to zapełnić. I właśnie zaczynasz szukać. Na, a nawet nie szukać, tylko bo to jest ci podawane. Jakby to tak jest, jak Psiapsi jest... nagrywałeś. Psiapsi pojechała na wakacje, żeby uczyć to drama, dramy przyjechały za nią. za nią. Tak, więc, więc to, to jest i po prostu jest kwestia tego, że to będzie do ciebie napływało, jeżeli nie będziesz w tym czasie zajęta czymś innym, tak mm. bym to nazwał, nie? Czyli przykładowo, jeżeli moją zajawką teraz jest tenis, a poza tym mega lubię grać w gry, to jak wchodzę do internetu, na YouTube albo na Shorty, to wyskakują mi rzeczy z tenisa i wyskakują mi rzeczy z World of Warcraft. I, jak, i, I dzięki temu, że ja jak mam czas na oglądanie, oglądam to, to nie mam czasu na oglądanie tego, że ktoś tam poszedł do więzienia za jakieś wiesz, loterie czy coś w tym stylu, bo to, bo to jest mój świat, nie interesuje A, mnie O co ci chodzi? Wiesz, do tego dążę, więc um, więc właśnie tu taka wielka jest w ogóle pętla, że właśnie Trzeba samemu szukać właśnie tych rzeczy, które chcemy robić, szukać tych osób, które będą nas inspirowały, które będziemy mm, może nawet podziwiać, ale będą dla nas przede wszystkim taką inspiracją do tego, żeby na co dzień robić coś. Mm -hmm. I wtedy te osoby, które. Są po tej bardziej negatywnej stronie, automatycznie odejdą w tym, bo, bo się oddali, oddalimy się po prostu od tego, nie będzie nas to już interesowało, bo to jest mega proste, to jest takie na zasadzie na chwilę, nie. Tak, to prawda. A propos właśnie jeszcze tego, co rozmawialiśmy wcześniej, jakiś czas temu wyskoczył mi TikTok chłopaka, który pytał się właśnie, zadał takie pytanie na początku swojego filmu, czy my naprawdę mamy jako społeczne społecz, społeczeństwo tak krótką pamięć. Dopiero co była wielka drama z Pandora Gate. Wszyscy po prostu w szoku i starsze osoby i młodsze. Każdy się wypowiadał na ten temat, każdy miał jakieś zdanie i w Kon w odniesieniu do tego ten chłopak mówi, że y, jedna z osób, która była w to mocno zaangażowana, którą gdzieś tam kiedyś dowody były, był Marcin Dubiel i on bije teraz reko rekordy polubień pod swoimi postami na Instagramie. I zapytał właśnie ludzie, dlaczego Wy go obserwujecie. Da, jako, co on wam daje? Żeby, że po tym wszystkim, co on zrobił, po tych wszystkich jakichś tam przestępstwach, wygroczeniach i tak dalej, które on zrobił, rzeczach złych, wy dalej stwierdzacie, że Okej, okay, to jest osoba, której ja oddam swój wolny czas, czyli to, co mam najcenniejszego. I ja sobie weszłam w komentarze, no oczywiście, po to się TikToka i. Było tam, były tam komentarze, które mnie szokowały, i były to komentarze na zasadzie: Mnie nie interesuje, co on zrobił. Ja po prostu chcę wiedzieć, co u niego. Mm. Wiesz, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do jakichś tam twórców Przywiązujemy się, że jesteśmy w stanie tak samo jak w rodzinie Już bardzo dużo wybaczyć, nie? A nie możemy sobie po prostu na to pozwalać Bo to może się wydawać płytkie Ale jeżeli my osobie, która jest tak dużą figurą mm, mediową Pozwalamy na coś takiego, a później przymykamy na to oko Bo, bo ja i tak mnie interesuje, co tam u niego A sobie auto kupił nowe, nie? Mm. Czy on dalej z tą jest, czy on z tamtą? To my jesteśmy w stanie bardzo łatwo przymknąć oko na to, że sąsiad tam sąsiadkę leje, nie? że ktoś tam na swoje dziecko się wydziera i wrzeszczy. Jesteśmy jako ludzie, jeden do jednego, przekładamy to, co dzieje się w internecie, później na, na życie nasze takie codzienne, tylko po prostu robimy to nieświadomie i cały czas nam się wydaje, że tam jest inny świat. A tutaj świat rzeczywisty to jest coś innego. To nie jest to, co w internecie. To jest, wiesz, dwa odrębne światy nie są. One się już tak mocno przeniknęły i nasz mózg nie ma jakiejś takiej, wiesz, bariery w środku, że okej, okay, ja teraz żyję prawdziwe życie, wchodzę tutaj, a tutaj Nataszka jest na Malediwach, ale to nie jest prawdziwe życie. Mm. To jest serial, nie? No, ufa. ogarnijmy się w końcu wszyscy i, i powiedzmy sobie po prostu prawdę prosto w oczy, że albo zaczniemy właśnie świadomie te decyzje podejmować, kogo obserwujemy i tak dalej, żeby wzrastać jako ludzie, żeby dawać sobie rozrywkę, ale taką, która nie zniszczy nam mózgu, albo będziemy po prostu się degenerować i degradować. A propos tego, o czym teraz powiedziałam, to kolejna odpowiedź od Was. Myślę, że to pokolenie nie ma zbyt dobrego wzoru ludzi w mediach. Oglądają fagatę, która w moich oczach jest wręcz niebezpiecznym idolem dla młodych, tym bardziej dla dziewczynek, a właśnie takie młode osoby to większość jej fanów. Książulo, który bardzo niezdrowo się odżywia, też nie jest dobrym idolem. Frucik to po prostu brak mi słów i też oglądają go głównie dzieci. Ciężko mi jest znaleźć kogoś, kto ogląda młodzież i kto miałby naprawdę kogo ogląda młodzież i kto miałby naprawdę fajny wpływ na te dzieci. Wszyscy czerpią z tego pieniądze. Na przykład taka Julia Żugaj, która robi, robi obozy dla dzieci i od nich cenia, pozuje z nimi do zdjęć. Moim zdaniem ci, ci wszyscy piarowcy zrobili sobie w tych czasach niezłe maszynki do koszenia kasy, ponieważ rodzic chce, by ich dziecko było szczęśliwe, więc skupi obóz, skupi kosmetyki, perfumy, książki itp. Pozdrawiam z Holandii i uściskaj księżną ode mnie. Sisula, masz uściski. Ona, ona śpi, ona ma to teraz, wiesz, daleko. Ja tu ja stanę teraz w kontrze i powtórzę to, co mówiłem wcześniej. To, że na przykład niech będzie książulo, nagrywa kontent jedzeniowy, to nie jest moim zdaniem zachęcanie do jedzenia, bo no on po prostu... Robi jakiś tam content, jeżeli kogoś to interesuje, niech sobie to ogląda. I to po stronie widza jest to, żeby się zastanowić po pierwsze, czy ja chcę to obejrzeć. Mhm. Jeżeli wyskakuje mi. Ale wiesz, tutaj film... mówimy o dzieciach. Dzieci mają mniej tej świadomości, mniej okay, decyzyjności. Tak, mimo tak. Wszystko, i nie? znowu to jest. Tak samo rodzice por, mają. tak samo znowu do Sisi. Ja nie oczekuję od Sisi, że jak zobaczy Sarnę, to że ona podejmie dobrą decyzję. Ja jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna za nią w tym świecie ludzkim. I, I muszę pomóc jej podjąć tą decyzję, że nie Sisi tam, nie biegnij za tą sarnę, bo tam dalej jest droga i wpadniesz pod samochód. Mhm. Więc pomagam jej podjąć tą decyzję. I tak samo jest z dziećmi. Potrzebują po prostu dzieci protektoriatu, nie? Jakby nie było. I, no i właśnie, no tak, no rodzice, opiekuni, gdzieś tam nauczyciele. No tak, bo i tak w sumie, dalej. jeżeli mówimy o wszystkich twórcach, którzy robią ten przysłowiowy hajs na dzieciach, na rzeczach, na dzieciach w sposób niekoniecznie. Dla tych dzieci rozwijające i fajne, to te dzieci nie wyciągają ze swojej kieszeni pieniędzy i nie płacą tym twórcom, tylko robią to rodzice. No, Więc dokładnie. pytanie, czy to jest kwestia faktycznie uszczęśliwiania dzieci, czy to jest na zasadzie uszczęśliwiania? O, tak jak ja się przed okresem uszczęśliwie opiodolę trzy paczki chipsów i trzy czekolady, nie? No. A mogłam w to tak miejsce pójść jeżeli... na spacer, zjeść jedną czekoladę, wiesz o co mi chodzi, no. że można znaleźć ten złoty środek. Jeżeli widzisz, że Książulo robi, wiesz, pod każdym filmem na przykład milion, półtora miliona wyświetleń w kraju w którym żyje 38 milionów ludzi no to jakby no kmon no to nie są dzieci nie to są dosłownie wszyscy wszyscy tak. oglądają każdy chce zobaczyć wiesz jak jak testuje kebaba z jakiejś tam budki i wiesz, pomimo tego, że mnie to nie interesuje i mam to w nosie, no to mm -hmm. ludzi to interesuje i to jest tylko i wyłącznie ich prywatna kwestia, że oni w to klik klikają i w związku z tym, jaki będzie to miało wpływ na ich życie. Bo ja w tym czasie włączę sobie, jak Nowak Dziokowicz robi forehand. <grywa> Czaj, że co chodzi, nie? No, zabrzmiało to teraz to no ale. Zna by zabrzmiało, no ale to równie dobrze może być cokolwiek to, innego związanego będzie, z twoją pasją. Nie? Tak, niech to będzie jak ktoś tam zbudował fajny dom w Simsach, żeby się zainspirować samemu sobie. Jezu, zrobić, ja swojego czasu tak uwielbiałam, tak mnie odstresowywało, oglądałam też taką dziewczynę oglądałam co takie piękne, budowała rzeczy. Ona Hogwart nawet oglądała w Simsach. No. To było dla mnie po prostu niesamowite. Y i a propos, odnieść się, to wiedziałam, poznałam fajne kody do budowania w Simsach. No. I, ale też można powiedzieć, no co, zachęciła cię do siedzenia na dupie. Nie, bo akurat bardzo było kreatywne. Ale no, tak. wie, bo wiesz o co chodzi, bo my teraz nie gadamy o tym, żebyśmy wszyscy byli tutaj nie wiadomo, jacy pseudointelektualiści, nie, bo rozrywka, i ja to powtarzam, bardzo często jest ultra ważna. Tylko słuchajcie, czy my chcemy mieć rozrywkę jak barbarzyńcy dosłownie, że o włamę się po mordach. No tak, rozrywka też się od siebie różni, no dokładnie. Czy my chcemy oglądać sobie coś fajnego, porysować, sobie coś zrobić, żeby to faktycznie był relaks. Tak, no po prostu każda, każdy element życia wpływa na to, jak nasze życie będzie wyglądało. No właśnie. Włącznie z, włącznie z rozrywką. nie? Tak, o tym, co roz, od, odnośnie tego, o czym rozmawiamy. E, wiadomość. Myślę, że wszystko zależy od idola i wychowania dzieci. Właśnie. Myślę, że coraz ciężej wybić się w internecie i przez to ludzie robią głupoty, jak na przykład farbowanie psa na różowo, co osobiście potępiam. Uważam, że nie wszyscy są źli, czy też lepsi lub gorsi od naszych idoli. Zawsze każdy szuka sobie idola, który przedstawia takie wartości, które są dla nas ważne. I tu jest wyzwanie rodziców, żeby wychować dziecko tak, aby szukało wzorców, które są dobre, jak pomoc innym, jak jakby bycie miłym dla siebie i innych. Trochę chyba się w tym wszystkim zamotałam, ale podsumowując nie, uważam... Nie, bardzo dobrze napisałaś. <gry> ale uważam, że nie ma lepszych lub gorszych idoli. Problem jest w osobach, które obserwują osoby, które mają nieprzyjazny content. Oczywiście zależy też, co wyciągają od takich osób. Ciężkie pytanie i dużo można na ten temat podyskutować. Tu jest w, w ogóle słyszy. na koniec bardzo długa wiadomość. Może to już niech będzie taka ostatnia zamykająca. Mam dużo młodszą siostrę, aktualnie ma 11 lat, która wchodzi w nastoletni świat. Obserwując jej otoczenie, wydaje mi się, że jej okres nastoletni może być znacznie trudniejszy niż mój. Ja dorastałam w świecie bez telefonu, nie miałam idolów z social mediów, raczej byłam zapatrzona w osoby z seriali typu Hannah Montana. Tutaj się zatrzymam, bo właśnie Hannah Montana to jest świetny przykład dziewczyny, która teoretycznie wiesz, miała super życie i to podwójne, była gwiazdą, była śliczą nastolatką, ale miała mnóstwo Konsekwencji w życiu. Jak zachowała się złośliwie dla kogoś, to miała zaraz konsekwencje na nauczkę, i w konsekwencji co robiła? Szła i przepraszała. I no tam tak, jakby Każdy był, odcinek był moderator news... tego, który tak. po, e, tworzył, że ma być to family-friendly content, tak, tak, który, który, który ma coś się też uczy, nie? No. W taki silly, cute, nastoletni sposób, ale mnóstwo faktycznie y, mogłeś takich refleksji z tego adekwatnych do swojego poziomu w momencie, w którym to oglądasz, rzeczy wynieść i to, to było super. Więc wracając, Hannah Montana, ale nie wiem, czy mogę je nazwać swoimi idolami. Nie wzorowałam się na nich w żaden sposób po zabawieniem się w nie i cieszeniem się z koszulek z ich podobizną. I czy to nie jest tak naprawdę adekwatne dla dzieci, dla nastolatków? Właśnie tak, tak ta radość nie i w konsekwencji wyciągnięcie czegoś z tego? Uważam, że to jest super. Bo to jest moment, w którym ty kształtujesz siebie, a nie chcesz, wiesz, naśladować jeden no, do jednego okay, i szukać no tak, wzoru okay, na Ale życie. No i właśnie widzisz, masz na przykład taką Hanę Montanę, masz koszulkę z Haną Montaną, mm -hmm. gdzieś tam oglądasz ją i tak dalej. I teraz masz w tym samym miejscu Jellyfrucika i to jest, to jest znowu, to jest poziom powierzchowny dla mnie. To nie jest tak, że ty wchodzisz w jakąś osobę i ty chcesz wiedzieć o niej wszystko, że oglądasz ją w Ale z Haną tak, Montaną nie, nie siedziałeś na live i nie oglądałeś, jak, nie wiem, dzwoni do zakonnicy i, i gdzieś tam traktuje tak, tą panią. Tak. Ale w w sposób do, do czego dążę? Straszny. Znowu, jeżeli oglądasz Hanę Montanę, oglądasz jej dużo, to ktoś obserwujący Ciebie z boku, zobaczy, że ty w pewnych momentach zaczynasz tak. zachowywać się w, tak jak ona. Oczywiście, że tak, oczywiście. No. Chcąc, nie chcąc, po prostu małpujemy te odruchy, te Zachowywała zachowania. Zachowywałaś się kanamentami. Jak Jakieś tak. Nie, tak. <grym> <grym> A bardziej jak ten jej, jej Brat. tato. A jej tato, jej, tato, okay. jej tato. No, no um, więc właśnie, no właśnie o to chodzi, że no oglądasz takiego Jellyfrucika i może mm. uważasz, że to dla beki, ale no to ma wpływ, nie? No. Wracając, bo to jest długa wiadomość, że trzy razy zatrzymaliśmy. Zawsze też uważałam, że osoby sławne to takie same osoby jak my i nie są w żaden sposób lepsze od nas. Dopiero teraz w życiu dorosłym, gdy mam świadomość tego, jakie treści oglądam, mogę czerpać inspirację z kogoś w internecie. Chociaż wydaje mi się, że robię to w bardzo ograniczony sposób. Bardziej staram się czerpać wiedzę ze świata nauki i za nią podążać. Moja siostra działa odwrotnie, została wrzucona w internetowy świat. Z racji wieku nie jest w stanie odróżnić prawdy od fake newsu. Dlatego zawsze jej powtarzam. Że jeśli zobaczy coś w internecie i wydaje jej się, że to prawda, lepiej będzie, jeżeli przyjdzie i zapyta o to mnie, niż uwierzy w jakieś kłamstwo. Ponadto widzę, że wiele treści dla osób w jej wieku są po prostu modne. Nastolatkowie oglądają różnych popularnych YouTuberów, bo przecież wszyscy ich oglądają, mm -hmm. którzy przedstawiają w swoich filmach nierealny świat. Najbardziej martwi mnie częste występowanie podtekstów seksualnych, często nie mających nic wspólnego z prawdą, ale dzieciaki w jej wieków nie wierzą. A propos Pandora Gate i tych osób, które były w to zaangażowane. To są osoby, które wylądowały twarzami swoimi na serii szampanów dla dzieci. Przypomnijmy. Szampanów dla dzieci. Szampan dla dzieci to jest. Można to bagatelizować, aha, za tym stoi bardzo mocna kultura alkoholizmu i nadużywania alkoholu. I jeszcze tam twarze osób, które były zamieszane w aferę z wykorzystywaniem nieletnich, to już w ogóle jest zajebista opcja. Nikt na tym nie ucierpiał. Nikt. Kompletnie mm. nikt. Mm. Martwi mnie to, że obecnie my, osoby dorosłe, mimo rozmów z naszymi młodymi nastolatkami, nie jesteśmy w stanie ich uchronić przed falą głupoty znajdującej się w internecie. Nie chcę wrzucać wszystkich twórców do jednego worka, jednak odnoszę wrażenie, że obecni twórcy są nastawieni na zdobywanie zysku, a nie na przekazywanie dobrych treści. A najłatwiej manipuluje się osobami młodymi, które nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o, o świecie. Z jednej strony martwi mnie to, że dla niektórych dzieciaków wzorem są pato streamerzy i tak dalej, ale nie tylko takie skrajne patologie. Widzę, że dla dzieciaków mocno liczą się marki, hajs i tak dalej, bo widzą jak influ robią hole z butami za ogromne pieniądze i później dzieciak z rodziny narzeczonego został wyśmiany, bo miał podróbki, koledzy przyjrzeli się każdemu znaczkowi, a rodziców nie stać na buty za 800 zł. Dla dziecka, które za rok z nich wyrośnie. I ok, kiedyś coś z lepszej marki to też był powód do pochwalenia się, ale na zasadzie, ło, ale czat masz adidasy, a nie wyśmiewanie się, kiedy ich nie miałaś, a na wlewie ćwiczyłaś w halówkach. Jednak pozytywnym aspektem jest to, że dzieciaki mają duże marzenia. Problemem z kolei to, że myślą, że wszystko przychodzi od tak. Mhm. Mm z drugiej strony jest cała masa wartościowych treści w internecie i sama czasem trafiam na młodzież, która tworzy coś i jest w tym autentyczna i szczera, albo kiedy nagrywa coś, że u niej w domu dzieją się przykre rzeczy, a inni młodzi ludzie w komentarzach pytają, jak mogą pomóc, czy proponują rozmowę. Wzrusza mnie to, bo widzę, że są otwarci na problemy innych. Teraz przez nieograniczony dostęp do internetu, młodzież ma tak szeroki wybór idoli, że trudno tak jednoznacznie określić, co się o tym myśli. To po prostu zależy od treści, którymi się otaczają. No, bardzo ładnie napisane. Jedno, e, co bym dodał, no to właśnie odnośnie tego, że ciężko tym osobom młodym pomóc. E, była tam taka część, że ciężko mm. jakby ich. Ochronić no, nie jesteś w stanie tym. uchronić w pełni, nie. No właśnie kwestia jest taka, że y, y, może nie w 100% nie jesteś w stanie, ale moim zdaniem, w dużej części jest się w stanie to zrobić, ale wymaga to ogromnego nakładu pracy. Po ale prostu, wiesz, jest zawsze taki, taki etap, sposób, może ty akurat tego nie przeżyłeś, ale jest ten etap nastoletni, w którym masz taki bunt, w którym rodzi się w tobie bunt, że o nie ma mama racji, nie ma tata zawsze racji i właśnie moja starsza siostra Gówno wie, bo teraz są inne czasy, yy, inaczej się no żyje tak. i ona nie rozumie, w jakiej jestem sytuacji. Wiesz, jest no, w nastolatku w pewnym momencie rodzi się takie poczucie, że jest niezrozumiany, nie? No dobrze, wychowywanie nie, po prostu nie jest łatwe, nie? Nie no jest tak, łatwe, no tak. ale to jest jakby... No to jest jakby do zrobienia. Co nie zmienia i... faktu, że jest bardzo trudne to zadanie. No tak, bardzo trudne, tak. bo łatwo się tak mówi, że... I też wiadomo, że nie musi to być zrobione idealnie, ale lepiej, żeby było zrobione nieidealnie, niż żeby było kompletnie zlany temat, nie? Na tak, zasadzie, tak, no to tak. masz telefon... Idź okay. sobie na obóz, masz pieniążka, idź, idź. Wszyscy, no czemu mam zabronić dziecku obserwowania kogoś tam, skoro wszyscy to robią, wszyscy to tak, oglądają, tak, no to tak. czemu mam mu to... No jakby jest tysiąc powodów, dlaczego, ale to trzeba chcieć, nie? No dokładnie. To, to tak można przełożyć na wszystkie inne rzeczy, nie? Jakby wszystkie, nie wiem, szesnastolatki y, w klasie mojego syna chodzą już na imprezy, piją alkohol na tych imprezach, bo rodzice przymykają na to oko, bo to taki wiek, no to ja też swoją pozwolę. No. no To można tak samo, to, to są wszystkie te właśnie drobne rzeczy, które finalnie składają się na całą kształt, o czym mówiliśmy. Temat rzeka, słuchajcie. Temat rzeka można siedzieć, po prostu gadać, paplać, ale ja nie mogę już tu siedzieć, gada gadać, paplać, bo, wiecie, kiedy mi się kawka skończyła? Z godziny temu spokojnie. A ja już drugie dzień. A ja powiem, że tak mi się sikać już chce. Przypomniało mi się to z tego serialu. Zaczęliśmy oglądać serial infamia. I tam ta mama tej głównej bohaterki mówi Nie mówimy o społeczności naszej słów, że się siku chce. Więc panu już podziękujemy. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas. Że nasunęły Wam się jakieś, może, refleksje? Jeśli tak, to koniecznie się z nimi podzielcie. Jeśli mieście idoli i zaprzeczacie wszystkiemu, co tutaj powiedzieliśmy, to koniecznie też napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś, może, rady, jak szukać fajnych osób takich wartościowych, albo macie, obserwujecie jakąś taką osobę, która nie jest jakaś popularna, do której ciężko jest dotrzeć, a uważacie, że mega, mega warto ją obserwować, to też koniecznie napiszcie w komentarzu. Bo to jest znowu rzecz, ciężko jest dotrzeć do takich niszowych twórców, którzy mogą być mega dla nas inspiracją, po prostu przez to, że jest zalew takich wyhajpowanych, mm. emocjonalnych treści. Więc dajcie znać, podzielcie się, nie kiście tego w kieszeni dla siebie tylko i wyłącznie. No i co? I wsio! Idziemy, zjeść kolację. I to wszystko na, dzisiaj na razie. Pa!